Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 19. Zulhidża, 1445 roku po Hidżri. Albo Vigessimo Quinto Juni Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Szanowni dziękuję bardzo wszystkim osobom, które zechcą, zechciały wspierać mnie na Patronite. Witam nowych patronów. To po pierwsze. Po drugie, przypominam, że jeżeli Państwo chcecie, macie Państwo jakiś biznes, chcecie Państwo reklamować na tym kanale, to to miejsce czeka na Waszym reklamę, znaczy czeka na takiego strategicznego partnera kanału, bądź też poszczególnego Szczególnych odcinków. Również zapraszam osoby, które mają jakieś fajne kanały. Uwaga, które nie są kanałami dla dorosłych i nadają się do. Reklamowania w, czy polecania w taki normalny sposób, nie powodujący natychmiastowej demonetyzacji, czy zdjęcia tego kanału w ciągu sekundy przez YouTube'a. Tak to takim, takie kanały bardzo, bardzo chętnie będę polecał for free. Jeżeli Państwo macie, to bardzo proszę oczywiście o podsyłanie. Dobrze, Państwa, to już tyle tytułem wstępu. Nie będzie za długi, dzisiaj mam naprawdę mało czasu. Tym razem już tak naprawdę, naprawdę. No dobrze Państwo, mamy bardzo kilka ważnych tematów. Ten pierwszy podstawowy temat on jest krótki, ale jest bardzo poważny wbrew pozorom. To jest sprawa Rosji, która grozi Stanom Zjednoczonym Odwetem. Możecie Państwo powiedzieć: no to nic nadzwyczajnego. Rosjanie grożą co o 15 sekund w mniej lub bardziej zawoalowany sposób, a to odwetem, a to przypominają, że mają broń nuklearną. Może sobie przypominają, bo tam wiadomo, jak człowiek jest takim Putinem, to jest zapracowany, więc może nie pamiętać wszystkiego, że broń ma, więc pewnie dlatego tak często przypomina. Natomiast to, co się w tej chwili wydarzyło, ja jednak bym wskazał, że jest czymś zupełnie innym. To znaczy jest tak, że Rosja oficjalnie zapowiedziała ambasadorowi Stanów Zjednoczonych, że weźmie odwet za atak rakietowy w Sewastopolu. No przypomnijmy, że generalnie jakby sekwencja zdarzeń jest taka, że najpierw mamy decyzję Stanów Zjednoczonych, decyzję Bidena o możliwości atakowania przy pomocy tej broni Dalszego zasięgu, bo to jak rozumiem są wszystko jeszcze rakiety średniego zasięgu. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. W związku z tym, tej broni, no właśnie tego dalszego zasięgu amerykańskiej, możliwość używania również wobec celów znajdujących się w głąb terytorium rosyjskiego. Co prawda, Krym nie jest uznawany za terytorium rosyjskie, no ale tak czy inaczej, jest to atak, który został przeprowadzony już za zgodą Stanów Zjednoczonych. Zresztą te rakiety Atakams, jak widać, są w stanie razić cele dosyć swobodnie, niespecjalnie zestrzeliwane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. W związku z tym to jest jak gdyby jeden element, i tutaj Rosja wyraźnie odpowiedziała, że w związku z tym, w odpowiedzi jak gdyby na to, jeszcze wtedy nie było żadnych jak gdyby faktów związanych z użyciem tych rakiet gdzieś tam na terenie Rosji. Rosja wtedy zapowiedziała, że będzie uzbrajała na przykład takie państwa bądź takie organizacje, które zwalczają Zachód w różnych miejscach świata. No i tam wtedy mieliśmy dwie takie Demonstracje, które podpisywano, jak gdyby pod ten komunikat, to znaczy, bo one nie musiały być z nim związane. Pierwsza to oczywiście ta wizyta na Kubie, która raczej ma charakter symboliczny. Zresztą, zdaje mi się, te okręty tam co dalej gdzieś w okolicach Karaibów pływają. Natomiast druga, ważniejsza sprawa, to była wizyta, wizyta Putina w Korei i zapowiedź. Współpracy, którą miałoby Jakoby Rosja rozpocząć w dziedzinie wojskowej, głównie w przekazywaniu nowoczesnych technologii prawdopodobnie rakietowych właśnie Korei Północnej. Czyli to jest coś, co tak naprawdę w zasadniczy sposób może zmieniać to, jak to na Bliskim Wschodzie mawiają równanie na półwyspie Koreańskim, tym bardziej, że, a właściwie nie tyle na Półwyspie Koreańskim, to w relacjach Korea Południowa i Stany Zjednoczone versus Korea Północna. No jeżeli, jeżeli Kim dostanie technologię, która spowoduje, że będzie w stanie wystrzeliwać już dosyć swobodnie rakiety na Stany Zjednoczone. Znaczy, takie rakiety, które nie tylko zostaną wystrzelone, ale jeszcze dolecą na miejsce, tak? bo to z tymi wystrzeleniami to na razie. Kim ma nieźle, natomiast z tym, żeby ta rakieta leciała dalej, to już bywa różnie. W związku z tym, jeżeli Rosjanie im pomogą w udoskonaleniu chociażby tej techniki, to rzeczywiście ma, mamy problem, tak? tym bardziej, że Kim jest mocno niesterowalny, również chyba wiedzą to nawet o tym Chińczycy. No ale to był jak gdyby ten drugi etap eskalacji, czyli wsparcie dla, dla ewentualnych wrogów. Wrogów Rosji. No i teraz mamy kolejne zdarzenie. Otóż to jest tak, że i do tej pory, jeżeli nawet jeżeli nawet dokonywano różnych działań przy pomocy amerykańskiej broni, czy amerykańskich dronów, czy generalnie zachodnich nawet dronów, w retoryce rosyjskiej rzeczywiście pojawiało się obwinianie Amerykanów i generalnie Zachodu o, o to, że to jakby bierze, biorą odpowiedzialność przez to, że dostarczają broń Ukrainie za różnego rodzaju działania armii ukraińskiej, prawda? Czyli za to na przykład, że. Przy czym no, trzeba zaznaczyć, że takie komunikaty były komunikatami rutynowymi, tak? Znaczy przyzwyczailiśmy się od czasu pierwszego nie wiem leoparda czy od czasu nawet e, pierwszego tam nie wiem stingera przekazanego przez Amerykanów za każdym razem ta odpowiedzialność dziś się pojawiała, znaczy był to już standardowy komunikat, nikt specjalnie nie zwracał na to uwagi. Natomiast tutaj z tą bronią dalszego zasięgu, która raziła cele nie tylko na terytorium okupowanym prawda, przez Rosję, ale również na tym terytorium właściwym Rosji, to jest już sprawa zupełnie nowa. I po ataku rakietowym na Sewastopol, przypomnijmy, w którym tam zginęły 4 osoby, 151 zostało rannych. Od razu zaznaczam, że nie mają sensu te dywagacje: czy to trafiła rakieta, czy to ona została po prostu zestrzelona i szczątki rakiety spadły, czy to szczątki rakiety przechwytującej spadły, a ta głowica od atakamsa spadła gdziekolwiek indziej. Znaczy to są bardzo fajne dywagacje i bardzo ciekawe, można je prowadzić godzinami. Natomiast fakt jest taki, że w związku z atakiem amerykańskimi rakietami mamy tam na szczęście 4 zginęło i 125 rannych, a nie odwrotnie na przykład. Tym bardziej, że jeden tam z, ze specjalistów właśnie mówił, że gdyby tak naprawdę ta głowica trafiła w tą plażę, to tam nie byłoby w ogóle praktycznie ludzi, którzy by przeżyli, bo bo tam jeszcze było to chyba za amunicją kasetową, więc w ogóle to, to byłoby jakaś tragedia. No ale tak czy inaczej, w wyniku tego ostrzału mamy taki, a nie inny rezultat, i w tej sytuacji Stany Zjednoczone grożą odwetem już bezpośrednio Amerykanom. Znaczy, jesteśmy w tym momencie, czyli po takiej zapowiedzi, jesteśmy bardzo blisko już potencjalnej konfrontacji Stanów Zjednoczonych z Rosją. Przy czym ja jeszcze zakładam, że jeszcze na tym etapie, ponieważ to nie Amerykanie wystrzelili, w związku z tym Rosjanie raczej nie odpowiedzą bezpośrednim atakiem na coś amerykańskiego. Natomiast istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przekażą którejś z sił, która rutynowo ostrzeliwuje wojska amerykańskie, coś takiego, czym trafią, krótko mówiąc. Czyli te słynne rakiety robione prawda, z kawałka rury kanalizacyjnej, plus kolanka od CDS-u, dostaną jeszcze jakiś rosyjski komponent, tak, który spowoduje, że to jeszcze nie tylko wystartuje, ale jeszcze doleci na miejsce. To prawdopodobnie będzie tak. A najbardziej prawdopodobne jest takie, że po prostu Rosjanie dostarczą broń swoją którąś z rakiet, na przykład potrafię sobie wyobrazić rakiety przeciwokrętowe, bo tutaj nie chodzi o taki efekt, przepraszam, jeszcze tylko o dygresję, długoterminowy, prawda, że przekaże jakąś technologię Korei, Korea tam sobie tą swoją bombę zmniejsza o 20% czy coś takiego, bo tutaj efekt propagandowy będzie żaden. Natomiast Rosja potrzebuje w tej chwili dosyć prędko jakiegoś działania odwetowego. No dobrze, to w takim razie jeszcze powiedzmy sobie o faktach, a potem jeszcze powiem Państwu, co uważam, że, że Rosjanie prawdopodobnie zrobią. Otóż tak, no przede wszystkim właśnie Moskwa obwinia Stany Zjednoczone, twierdzi, że odwet z pewnością nastąpi, właśnie po tym, kiedy w tym ataku rakietowym zginęły cztery osoby cywilne. Rosja oskarżyła Stany Zjednoczone o barbarzyński atak na Krymie, w którym wykorzystano dostarczone przez USA rakiety, w wyniku którego zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dzieci, a 151 osób zostało rannych. Ja miałem jeszcze wcześniejsze dane ze 120 kilka. Co więcej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wezwało w poniedziałek ambas w Stanach Zjednoczonych oskarżyło Stany Zjednoczone o prowadzenie wojny zastępczej, no, akurat prawda, bo to jest wojna zastępcza, oraz oświadczyło, że zdecydowanie zostaną zastosowane środki odwetowe. Więc i to już bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, więc to jest ważny komunikat. tak? Przypomina się, że od, tak naprawdę od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Rosjanie. Permanentnie twierdzą, że to jest wojna zastępcza z Zachodem. Zresztą, no, to jest zresztą bardzo dobry komunikat wewnętrzny, prawda? Ukrainę to byśmy czapkami nakryli, ale tutaj prawda, walczymy z całym Zachodem, więc no, dlatego nam tak idzie jak idzie. Co więcej, to jest tak, że rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział dziennikarzom w tym kontekście. Że USA dostarczają Ukrainie broń, żeby mogła bronić swojej suwerenności. No i oczywiście zostały wyrażone ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych wśród cywilów. To jest tak, że Kreml powiedział, że decyzja Stanów Zjednoczonych zezwalająca Ukrainie na użycie dostarczonej przez niej broni przeciwko celom na terytorium Rosji grozi eskalacją i będzie miała swoje konsekwencje. W niedzielę rosyjski MON poinformował, że ukraiński atak na okupowany przez Rosję Półwysep Krymski został przeprowadzony przy użyciu pięciu dostarczonych przez Stany Zjednoczone rakiet systemu ATAKAMS. Dodała, że cztery zostały zestrzelone, a piąty zdetonował w powietrzu. No i ministerstwo stwierdziło, że amerykańscy specjaliści to jest właściwie klucz tego wszystkiego. Rosja twierdzi, że żeby te rakiety wystrzeliwać, trzeba zaprogramować ich dokładne cele i trajektorie i że robią to nie Ukraińcy, tylko to robią Amerykanie, amerykańscy specjaliści. I co więcej, a jeżeli nawet nie bezpośrednio, to przy pomocy danych z amerykańskich satelitów szpiegowskich, czyli ten pierwiastek, powiedzmy, amerykański w tym ataku jest dla Rosjan bardzo wyraźny. Tutaj rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało: że takie działania Waszyngtonu nie pozostaną bez odpowiedzi, z pewnością zostaną podjęte środki zaradcze. Dodatkowo rzecznik prawda, Kremla, czyli Pieskow, nazwał atak barbarzyński i powiedział na konferencji prasowej, że Moskwa zareaguje na zaangażowanie USA. Powiedział: Powinniście zapytać moich kolegów w Europie, a przede wszystkim w Waszyngtonie, dlaczego ich rządy zabijają rosyjskie dzieci. Tak powiedział Pieskow. Nawiązał też właśnie do tych komentarzy Putina na temat zbrojenia kraju w celu potencjalnego rozpoczęcia ataków na cele zachodnie. No, oczywiście został przypomniany, też już tak mówiłem. To jest najbardziej oczywiste, czyli ten pakt sojuszu wojskowego z Koreą Północną, który rzeczywiście wywołał niepokój wśród krajów zachodnich, zresztą powinien również niepokój w Polsce, bo jak się Korea nagle zorientuje, że być może jest bliżej wojny niż dalej, to znaczy dobrze, żeby zdążyła nam dostarczyć A, to czołgi, B technologie, tak? A najlepiej, żeby dla bezpieczeństwa przeniosła te zakłady do Polski. To już byłoby w ogóle najbardziej moim zdaniem super. No ale tam rzeczywiście to może spowodować też pewną zmianę perspektywy właśnie Korei jako sojusznika, prawda, że oni jednak będą w pierwszej kolejności muszą bronić swojego terytorium, a w drugim dopiero pomagać różnym innym krajom. Tutaj przypomina się właśnie to, znaczy, że rosyjscy urzędnicy ostrzegli niedawno, że ta wojna na Ukrainie wchodzi w najbezpieczniejszą do tej pory fazę. To znaczy, że może być tak, że coraz bliżej jest potencjalnego zaangażowania bezpośredniego państw zachodnich, a w związku z tym ewentualnej wojny już totalnej Zachodu z Rosją. Tutaj jednak to bezpośrednie obwinienie Stanów Zjednoczonych za ten atak na Krym to jest coś więcej niż do tej pory, w każdym razie. Piesko zresztą powiedział, jeśli chodzi o ten atak, powiedział doskonale rozumiemy, kto za tym stoi. Powiedział, że jest jasne, kto dostarczył Ukrainie tę broń, kto ją wycelował i kto dostarczył dla niej dane. No właśnie tego niejasne jest to właśnie czy oni uważają, bo to tak różnie bywało z tymi komentarzami w oficjalnych tego nie ma w tych czy nieoficjalnych, tego jest cała masa, oni twierdzą, że w ogóle to że to Amerykanie, to znaczy amerykańscy specjaliści programują te atakamsy przed atakami, że tego nie potrafią zrobić, nie mogą zrobić Ukraińcy. Jak jest? Ja nie wiem, prawdę powiedziawszy. Natomiast, to natomiast, no, nie jest jak jest, tak? jest, ważne jest to jak to Rosjanie przedstawiają, bo przecież to musimy pamiętać o tym, że to fakty nie grają specjalnie roli. Tak? Znaczy, to jest to kwestia tego jak zostaną wykorzystane. Co więcej, Pieskow powiedział, oczywiście zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w walki, w wyniku której giną pokojowo nastawieni Rosjanie, musi mieć swoje konsekwencje, które dokładnie to czas pokaże. Czyli standardowym, standardowym komunikatem irańskim, tak? Jak to Irańczycy zawsze mówią, że odpowiemy w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu. Natomiast no, co może w tej chwili zrobić Putin, żeby odpowiedzieć? No, oczywiście, po pierwsze, może sprokurować atak którejś na przykład z szyickich milicji. To, co tego, to już w ogóle to jest wyjątkowo prymitywnie wręcz proste. Czyli któraś z szyickich milicji, na przykład w Iraku. Dostanie taką broń, takie drony, bądź takie rakiety, które, no, na przykład, rakiety manewrujące, które z łatwością ominą te dosyć no, podstawowe środki obrony powietrznej, które są w tych bazach amerykańskich i po prostu zmasakrują tych żołnierzy, którzy są tam w Iraku. To byłoby najprostsze rozwiązanie. Znaczy proste do przeprowadzenia ze względu na łatwość przemycenia tej broni bardzo szybko do na przykład do takiego Iraku, tylko właśnie różnica byłaby taka, że, te, że taka Katiusza na przykład, czy jakieś Grady, które by też w tym samym czasie celowały w bazę, na przykład w bazę Altanów, żeby daleko nie szukać, albo w bazę tej na polu Omara, to jest jeszcze prostsze, bo przecież mamy Rosjan niejako przez, przez Miedzę, bo przez Eufrat. No, więc dowiezienie tam czegoś porządnego jest, jest kwestią, no nie wiem, godzin, nawet nie, nie dni. I tam wycelowanie już nie, właśnie z rur takich robionych, rzeczywiście z rur kanalizacyjnych. to Nie wiem, czy Państwo widzieliście to takie pospawane gdzieś w garażu z kawałków, z kawałków już zdezelowanych rowerów wyrzutnie, tylko jakoś po prostu normalnie porządną jedną wyrzutnię, którą da się precyzyjnie wycelować, prawda? I odpalenie tych na przykład 100 czy 200 rakiet na taką, na taką bazę. Do tej pory 3-4 rakiety leciały jak nie, i, to, i to jest maksimum, z czego Dwie zawracały, jedna pogoniła za tym, co, co wystrzeliwał, a jedna poleciała gdzieś w kierunku mniej więcej bazy amerykańskiej, tylko nie tej, co wcelowali, tylko innej, tak? bo to zwykle tak się tam odbywa, no teraz może być tak, że będzie inaczej, natomiast dużo bardziej niebezpieczne i moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobne, chociaż trudniejsze logistycznie, byłoby dostarczenie Iranowi bądź też Huti, jakichś pocisków przeciwokrętowych. Takich solidnych, takich, które rzeczywiście dolecą, trafią, takich, które są w stanie na przykład zagrozić amerykańskim okrętom wojennym, już nie statkom, prawda, które są przecież tam bezbronne w rejonie. No, przeciwko temu przemawia jedna rzecz, to znaczy to, że Huti. Generalnie, jeśli chodzi o strzelanie do różnych statków, to można odnieść wrażenie, że najpierw strzelają, w wielu przypadkach przynajmniej tak było, że najpierw strzelają, potem dowiadują się z brytyjskiego, tego, tej brytyjskiej strony, tego, tej brytyjskiej organizacji handlu morskiego, co tak naprawdę trafili. Potem wydają oświadczenie, że, że to specjalnie trafili, bo to jest ten statek, który celowali. Nieprawda, że dwa statki obok, prawda i nie w tej zatoce, tylko w innej. No a potem rada stawiają to jako swój sukces. To no niestety, ostatnio trafili w statek, który był rosyjski. A w związku z tym, czy tam jakoś z Rosją powiązany, a w związku z tym się to Rosjanom mocno nie spodobało. I no też trzeba pamiętać, że Huti mają to do siebie, to, to zresztą to jest w ogóle taka cecha podstawowa Jemenu, że oni tutaj, jeśli chodzi o sojusze, to można na pewno uznać, że na razie są w sojuszu z Iranem, choć nigdy nie wiadomo... Czy im się coś nie odmieni, bo im się niestety potrafiło wielokrotnie już odmieniać, i te sojusze tam się w Jemenie dosyć często zmieniały. No, historia Salecha jest najlepszym przykładem, prawda, gdzie on, on ich zwalczał, potem on był ich sojusznikiem, a potem oni go zabili. W związku z tym też to różnie bywa. Czyli danie takich zabawek huti z jednej strony może rzeczywiście bardzo tam zmienić to, co się dzieje na morzu Czerwonym, a z drugiej strony może spowodować, że nigdy nie wiadomo, gdzie ci Huti tą rakietę wystrzelą, tak? Więc ja natomiast bym stawiał na ten kierunek, to znaczy pomoc tak zwanemu ruchowi oporu w Iraku i Syrii, bo to jest dla Rosjan wyjątkowo proste logistycznie i tam są bazy amerykańskie, one są naprawdę łatwe do zaatakowania, to jest taki, no, oni tam mają tarczę strzelniczą, prawda, na, na środku tej bazy, to tylko to, że nie potrafią te, znaczy te, te milicje szyickie z, no, strzelają z bardzo prymitywnej broni, to są wyrzutnie bardzo często z jakichś albo z pick gdzie ich celność, to jest mówię to mniej więcej tak, plus minus 20 kilometrów przy zasięgu 10 kilometrów rakiety, bądź też, bądź też używają właśnie tych rakiet jakichś takich pojedynczych, jedna, dwie, gdzieś tam lecą, gdzieś wybuchają, oni oczywiście mówią, wycelowaliśmy tam w bazę. no Wycelowaliście, tylko nie trafiliście. Więc tutaj Rosjanie mogą, e, mo, znaczy mogą po prostu doprowadzić do śmierci amerykańskich żołnierzy. Ja uważam, że to gdzieś w tym, kierunku, w tym kierunku może pójść. Raczej się nie zdecydują na jakieś bardziej spektakularne zabawy, typu uzbrojenie na przykład dodatkowe e, dodatkowe Hezbollahu, no ale trzeba pamiętać, no, w Syrii Rosjanie mają mają swoją artylerię rakietową na pewno, mają nie wiadomo do końca ile żołnierzy, zawsze zakładano, że tam są około dwóch batalionów nawet. Przy czym nigdy nie wiadomo było ile tak naprawdę jest, bo oni sobie cały czas, jeżeli były nawet jakieś dane podawane, to że jedni wyjechali, drudzy przyjechali. W się na pewno mają bazę KMI z samolotami, których nie użyją w tym przypadku, na pewno mają, mają no, dostateczną. Ilość w miarę nowoczesnej broni, żeby Amerykanom tam rzeczywiście bardzo mocno zaszkodzić się w samej Syrii. Przez pamiętać, że oni na terenie Syrii też mają swoje bazy oraz, oraz w Iraku, gdyby ktoś miał jeszcze taką, taką fantazję. Więc tutaj mamy perspektywę odwetu rosyjskiego i naprawdę dużej eskalacji. W ogóle nie wiadomo, czy Amerykanie po tym, to też jest taka, takie niebezpieczeństwo też dla Ukraińców, że Amerykanie mogą po tym ataku na Sewastopol, na przykład, zakazać jednak, albo jeżeli to rzeczywiście oni brali udział, czy biorą udział w programowaniu tych rakiet, to, to na przykład wstrzymać przez jakiś czas tę ich aktywność. Żeby no, nie doprowadzić faktycznie do jakiegoś już bezpośredniego uderzenia na wojska amerykańskie. Tym bardziej, wiecie Państwo, od razu i nie, nie wiem, czy Państwo widzieliście, ale po tym ataku na Sewastopol był od razu e, takie hura optymistyczne informacje, proszę bardzo, zestrzeliliśmy amerykańskiego drona, tego, który tam latał, sobie tego chyba ripera, niedaleko Krymu, i to on właśnie namierzał te rakiety. No, to Amerykanie zaprzeczyli, żeby jakikolwiek dron, dron stracili. Ale też faktem jest, że czy się dron tam zniknął, znaczy nie ma, nie było w tej w tego, tego dnia w ogóle żadnego drona latającego w okolicach. Rosjanie mogą tego typu rzeczy zrobić, znaczy mogą na przykład takiego drona zestrzelić i tyle. Chociaż nie wiem, czy to byłoby dostatecznie silnym sygnałem, dla, jako odwet, powiedzmy, za tych ludzi. No dobrze, Państwo, mamy w związku z tym dosyć niebezpieczną sytuację w tej chwili, zupełnie, zupełnie jakby niezwiązaną. Znaczy, może inaczej, związaną na pewno z wojną na Ukrainie, natomiast na pewno niezamierzoną przez Amerykanów. I teraz powstaje pytanie, co Amerykanie również zrobią z tym? Czy się przestraszą, krótko mówiąc, czy będzie biznes as usual? Proszę kończymy temat ten pierwszy, przechodzimy do tematu drugiego. Drugi temat, to się Państwu, znaczy, ja od razu zaznaczam, że przedstawię Państwu perspektywę chińską wizyty prezydenta Dudy w Chinach. W tym drugim dniu, od, od razu powiem, że jak ja jeszcze wczoraj kręciłem ten odcinek, to wtedy było praktycznie nic o tej wizycie. Znaczy, by ona się w ogóle nie odbywała. Więc ewidentnie zostawiono to na deser, kiedy pojawi się Xi Jinping. W tej chwili mamy rzeczywiście pierwsze strony gazet, mamy telewizję państwową, Mamy wszystko, tak? Znaczy, wszystkie, wszystkie, wszystkie atrybuty goszczenia ważnej głowy państwa tam zostały teraz uruchomione. To co prawda nie jest tam wizyta siedmiodniowa, jak niektórzy prezydenci mają, natomiast ten najważniejszy moment, właśnie spotkanie z Xi Jinpingiem, długie spotkanie z Xi Jinpingiem, Chińczycy sobie wymyślili, że wykorzystają tę, gazetę, tę wizytę do swoich celów i zresztą robią to bardzo na dużą skalę. Z drugiej strony oczywiście nadając tej wizycie bardzo wysoką rangę. Zresztą, tak jak mówię, dość niespodziewanie po, tym, po tych zapowiedziach, które były takie po prostu nijakie, tak? Tak jakby w ogóle ja mówię, mówią, no, wczoraj do godziny dziesiątej rano Xinhua, zero informacji, jakby to się w ogóle nie odbywało. No, później jak już się odpalili, to się odpalili. No więc od razu powiem, że no, ja, ja też nie będę się wdawał w te idiotyczne, idiotyczne w dyskusje, widziałem w Polsce różnych opłacanych przez rząd specjalistów lub nie, lub, samo, lub samozwańczych, nie wiem, ale niektórzy z nich specjaliści tylko tylko na państwowym payrollu, którzy tam właśnie udowadniali, że tam Duda w ogóle... Jeszcze brakowało mi jednej rzeczy, żeby tam powiedzieli, no i o Tybecie nie powiedział, i o pracy niewolniczej Ujgurów, czy tam coś takiego, więc... Natomiast to po prostu świadczy albo całkowitej dyspozycyjności politycznej tych specjalistów, albo po prostu o tym, że nigdy nie słyszeli o tym, co opowiadał Macron, albo co opowiadał Scholz w Chinach. Bo to jeżeli nie potrafią w języki, to mogą sobie wziąć Google Translate'a i przetłumaczyć, bo akurat były bardzo obszerne opisy w prasie niemieckiej i francuskiej i moim zdaniem tam. Jakby no jeśli chodzi o realizację chińskiej wizji, prawda, przez Macrona czy przez Scholza, jeszcze Macron jak wrócił, to jeszcze tą wizję próbował tutaj opowiadać przez nią kilka tygodni i jakaś tragedia się nie stała. W związku z tym porównywanie do zachodu wypada, wypada na, znaczy. Prezydent Duda wypada w sposób umiarkowany, tak. Jeśli, przynajmniej jeżeli również patrzymy się na ten odbiór chiński. Więc ja Państwu po przedstawię tą wizję chińską, bo tak jak mówię, nie, nie zamierzam się wdawać w te, jak zwykle, te dyskusje polskiego piekiełka. Prawda? No, bulanda pełną gębą tutaj wychodzi. Tym bardziej no, że trzeba pamiętać, że jak tam prezydent może sobie opowiadać, a rząd i tak może sobie na przykład na forum Unii Europejskiej tak zrobić zupełnie inaczej niż to, co mówił prezydent, nie ma to specjalnie znaczenia. Natomiast, właśnie, no, co, co, co twierdzą, co mówią o tym Chińczycy? No więc przede wszystkim opowiadają oczywiście, no, oni, u nich z perspektywą jest Xi Jinping, tak? Znaczy, wokół niego to jest to Xi Jinpingocentryczna teoria, teoria obrotu planet, prawda? Jak Państwo pamiętacie, heli, heli, znaczy mieliśmy, mieliśmy najpierw teorię, że planety w... Krążą, razem ze Słońcem, wokół Jerozolimy, tak? Albo wokół papieża, ale generalnie wokół Jerozolimy, wokół Ziemi. Potem druga teoria, no to mówi o tym, że wokół Słońca, i teraz mamy trzecią teorię: wszystkie planety krążą dookoła Szczecin To jest prawdziwa teoria, i w związku z tym tutaj z jego punktu widzenia, znaczy jest to wszystko przedstawiane, więc właśnie prezydent przeprowadził w poniedziałek rozmowy z przebywającym właśnie w Chinach prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Oba kraje podpisały cały szereg dwustronnych. Dokumentów o współpracy w handlu i rolnictwie oraz obaj przywódcy wymienili poglądy na temat kryzysu na Ukrainie. Tutaj będzie też bardzo ciekawa, to jest trzeba pamiętać, że Chińczycy otwartym tekstem mówią, Polska jest najbliższym sojusznikiem USA i jednym z głównych spiritus mowa z wojny na Ukrainie. Zacznie Państwo, jak oni to sprytnie przedstawili. Otóż, no przede wszystkim przypomina się, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały Chińską Republikę Ludową. To jest ważne symbolicznie. Xi stwierdził też, że w stosunkach dyplomatycznych utrzymuje się stały postęp od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych przez oba kraje 75 lat temu. Co więcej, wskazuje się, że odkąd Chiny i Polska 8 lat temu zdecydowały się na rozszerzenie właśnie sobie więzi aż do wszechstronnego partnerstwa strategicznego, to wymiana między obydwoma krajami w różnych dziedzinach rozszerzyła się i pogłębiła z korzyścią dla obu narodów, powiedział Xi. Powiedział też, że kluczem do sukcesu w stosunkach chińsko-polskich jest to, że obie strony potrafią czerpać mądrość i siłę z tradycji historycznych i kulturowych swoich narodów oraz dążyć do niezależnego rozwoju dwustronnych, przyjaznych stosunków stosunków. No no właśnie w, tutaj Xi ogłosił wprowadzenie 15-dniowego jednostronnego ruchu bezwizowego dla obywateli polski, czyli po cała Polska może wsiadać w samoloty na dwa tygodnie można sobie polecieć do Pekinu na Spring rollsy, albo na kaczkę po pekińsku. Ja tak naprawdę to żartuje tam ta w taka, którą się Turystów, wozi, to jest obrzydliwa, to trzeba po prostu pójść na miasto, wejść do pierwszego fast foodu i tam, tam jest dopiero dobra kuchnia chińska. No ale dobrze, takiego dla Chińczyków, takiego, żeby nie było napisów po angielsku, to od razu wiadomo, że będzie dobra kuchnia. No ale wracając, rem, a już lepiej, a jeszcze lepiej pojechać do Wuhan, bo tam jest zupełnie, zresztą w każdej prowincji, jak Państwo wiecie, jest zupełnie inna kuchnia, totalnie nie nieprzypo, przypominająca tej tak zwanej kuchni chińskiej, międzynarodowej, to w ogóle nic nie ma wspólnego. Rzeczy, które ja tam jadłem, to. Niektóre z nich, mam nadzieję, że większość uciekała na czterech nogach przed kucharzem, ale to nie ma nigdy pewności. No, w każdym razie dalej co jeszcze powiedział właśnie prezydent Duda według prasy chińskiej powiedział że Polska jest gotowa utrzymać bliską wielostronną komunikację i koordynację z Chinami oraz naciskać na dalszy rozwój kompleksowego partnerstwa strategicznego polsko-chińskiego oraz wnosić pozytywny wkład w promowanie pokoju i stabilności na świecie przypomniano również i to jest też kontekst tej wizyty że Polska obejmie rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej w pierwszej połowie przyszłego roku no i właśnie że jest gotowa odegrać Konstruktywną rolę w promowaniu stosunków Unii z Chinami oraz współpracy między krajami Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami. Z to powiedział również prezydent Duda. Ja mówię cały czas według tego, co odnotowała prasa chińska, nie tego, co pisze nasza, tylko to, co pisze tamta prasa. Xi pod, podczas spotkania podkreślił, że stanowisko Chin w sprawie kryzysu na Ukrainie ma zachęcać do rozmów pokojowych i szukać rozwiązania politycznego do rozwiązania politycznego i że należy podjąć wysiłki, żeby zapobiec eskalacji konfliktu, tworzyć warunki sprzyjające rozmowom pokojowym i że to jest zgodne z interesami społeczności międzynarodowej e, i w tym Europy. Również, również tutaj Shib powiedział, że Chiny sprzeciwiają się tym, którzy wykorzystują normalne stosunki handlowe Chiny-Rosja jako pretekst do odwrócenia uwagi i oczerniania Chin. Oczywiście, chodzi o Stany Zjednoczone, bo to one to wyłącznie robią, znaczy, nie wątpliwości, Europa rzadko kiedy używa takich. Argumentów. Chiny zachęcają i wspierają wszelkie wysiłki prowadzące do pokojowego rozwiązania kryzysu oraz promują ustanowienie zrównoważonego, skutecznego i trwałego bezpieczeństwa europejskiego. Chiny są skłonne nadal na swój sposób odgrywać konstruktywną rolę w politycznym rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie, zauważył też Si. No, też, żebyście Państwo wiedzieli, znaczy, ja śledzę te stanowiska chińskie od, od dnia zero, tak? czy od momentu e, rozpoczęcia tej wojny na Ukrainie. Znaczy, Chiny są jednym z najbardziej przegranych z tego punktu widzenia, w tej wojny. Znaczy, z punktu widzenia jakby rozbicia im całej tej koncepcji ekspansji europejskiej, pasa i szlaku, korytarzy transportowych, tak? To wszystko poszło do kosza przez tą wojnę. To jest jedna rzecz. Oni oczywiście zarabiają wielkie pieniądze na tym, na tym że Rosjanie, nie są w tej chwili przymuszeni e, przymuszeni korzystać właśnie z Chin jako importera i eksportera, tak, importera ich dóbr, eksportera do, do Rosji różnych rzeczy, których Rosja nie może nigdzie kupić, natomiast z punktu widzenia jakby ich takiej długofalowej strategii to jest katastrofa. Powiem dlaczego, bo Chińczycy, to udowodnili to też przy zarządzaniu tymi konfliktami, w których w tej chwili są na Morzu Południowochińskim, na Wladach, prawda, czyli na granicy indyjsko-chińskiej i tak dalej, że oni nie potrafią zarządzać kryzysami, które są kryzysami takimi tradycyjnymi, wojennymi, tak, znaczy robią to fatalnie politycznie, fatalnie wojskowo, jakby zupełnie się w tym gubią. Tak? To nie są Stany Zjednoczone, które. Przez ostatnie 100 lat, tyle już kryzysów, prawda, i wojen przeszły, że mają pewien szynel, tak? Tego szynelu Chińczycy nie mają. Rosjanie mają, Amerykanie mają. Chińczycy w to nie potrafią, znaczy nie potrafią być tym państwem ekspansji takiej klasycznie imperialnej. Może się nauczą, natomiast w tej chwili te wszystkie ich działania są bardzo mocno niewprawne i oni się najlepiej czują w takiej sytuacji, w której mają pokój, brak embarga, brak barier i możliwość robienia biznesu, bo mają. Tak silną gospodarkę, tak silne również zdolności, na przykład do podarowywania praktycznie komuś infrastruktury, że są w stanie przebić wszystkich. I tutaj Rosjanie, już nie mówiąc o Amerykanach, też im dopiętnie dorastają. Natomiast w tych innych konfliktach czują się bardzo źle, więc dla nich ten konflikt ukraińsko-rosyjski jest czymś, czym też niespecjalnie sobie potrafią z tym poradzić, bo to im psuje w zakresie. Permanentnie psuje im biznes, również biznes z Europą. Również zdają sobie sprawę z tego, że Europa dzięki temu kryzysowi coraz bardziej się uzależnia od Stanów Zjednoczonych, wojskowo, ale w związku z tym też gospodarczo, co powoduje, że Chiny, które kiedyś miały tutaj no, raj prawda, gospodarczy, w tej chwili mają mocno pod górkę i będą miały jeszcze bardziej, więc im się to nie podoba. Znaczy, Ja tylko tłumaczę, dlaczego oni tak ciągle o tym właśnie mówią, że tutaj jak najszybciej pokój ten. Rozmowy już bez względu na wszystko, bo po prostu to im, to w nich uderza bardzo mocno. Czy, czy to jest nie, nie, nie w ich interesie? No dobrze, w każdym razie przypomniała również, przypomnieli również eksperci chińscy, że Polska jest krajem o długotrwałych właśnie historii napięć, konfliktów z Rosją i jest również kluczowym członkiem NATO, głęboko zaangażowanym w kryzys ukraiński, ale że właśnie wizyta prezydenta Dudy, i to jest podstawa tej narracji chińskiej wokół tej wizyty, pokazuje, że część głosów Zachodu. E która mówi o tym, że ten konflikt zaszkodzi jak gdyby relacjom Chin z Europą, właśnie, że jest dalece niesłuszna, że nawet Pol takie państwo jak Polska, które jest bardzo blisko USA, bardzo zaangażowane w ten konflikt, nie ma żadnego problemu, żeby rozmawiać normalnie z Chinami. Tak? Więc to jest jak gdyby, pierwszy taki element istotny narracji, który jest, jest i był przedstawiany, przedstawiany przez propagandę teraz chińską. Co, co, jeszcze, co jeszcze właśnie się za, 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 przedstawia? No, w związku z tym przedstawia się, że Chiny są odpowiedzialną i neutralną potęgą, prawda, mocarstwem, które jest w stanie przeciwstawić się zakłóceniom ze strony kilku krajów takich jak USA, a jednocześnie skutecznie komunikować i rozwijać więzi ze skonfliktowanymi stronami kryzysu ukraińskiego, prawda. Więc to jest ten jed, pierwszy Istotny kontekst wizyty z punktu widzenia Chin, wizyty prezydenta Duty. Co więcej, tutaj jeszcze ci eksperci chińscy, przywoływani przez chińską prasę, mówią o tym, że Chiny to kraj, który może samodzielnie rozwijać więzi z innymi krajami, nie obierając za cel żadnej strony trzeciej. Zatem Chiny mogą rozwijać więzi z Polską i innymi członkami Unii Europejskiej, ale mogą też w tym samym czasie rozwijać więzi z Rosją. Tak więc to jest ten kwadrat demonstrandum. Co jeszcze? Zresztą przypomniano właśnie, że. Że kryzys na Ukrainie i bezpieczeństwo Europy wymaga zaangażowania wszystkich krajów, nie tylko głównych członków Unii Europejskiej, takich jak Francja i Niemcy, czy stron konfliktu takich jak Rosja i Ukraina, ale kraj, które mają wpływ, są bezpośrednio zainteresowane też takich właśnie jak Polska. Więc oni taką mają dobrze wiedzieć, że taka jest między ich perspektywa Polski. W związku z tym tutaj właśnie Chińczycy twierdzą, że więzi Chiny Polska czy Chiny UE i Chiny Rosja niekoniecznie na siebie wpływają, ponieważ mamy szerokie wspólne interesy, które należy rozwijać i mamy tyle mądrości, aby nie ingerować w sytuację w Europie, znaczy mówią Chińczycy, jednocześnie odgrywając konstruktywną rolę i pomagając odpowiednim stronom w znalezieniu pokojowego rozwiązania kryzysu. Tutaj przypomniano jeszcze czy to jest ten kontekst właśnie międzynarodowy bezpieczeństwa i Ukrainy. Tak to było jest przedstawiane przez Chińczyków. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, tu też bardzo ciekawe są informacje, otóż tutaj Chiny i Polska właśnie mają wspólne interesy w zakresie współpracy gospodarczej i handlu, i Xi właśnie na spotkaniu z Dudą powiedział, że obie strony powinny wspólnie budować wysokiej jakości ten pas i szlak, prawda? Czy szlak, tak to, to tak w Polsce się nazywa, zapewniać właśnie, rozwi rozwijać współpracę przy dużych projektach, takich jak na przykład ekspres kolejowy Chiny-Europa, a także wzmacniać współpracę w takich obszarach jak handel, rolnictwo, technologie cyfrowe, gospodarka, zielony przemysł i czysta energia. Tutaj C. powiedział: Chiny z radością witają wejście na chiński rynek większej liczby wysokiej jakości polskich produktów rolnych i spożywczych, wspierając rozwój dwustronnych inwestycji. Mając nadzieję, że Polska zapewni chińskim przedsiębiorstwom sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe. Przypomniano również, że Chiny są od lat drugim co do wielkości partnerem handlowym Polski. A Polska jest największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. I w ciągu ostatnich 5 lat dwustronna wymiana handlowa między Chinami i Polską odnotowała średnioroczną stopę wzrostu na poziomie ponad 10%. A dwustronna wymiana handlowa w 2023 roku sięgnęła 42 miliardów dolarów. Tutaj również przypomina się, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które podpisały międzyrządowy protokół ustaleń w sprawie inicjatywy pasa i szlaku, że na polskim rynku rośnie obecność chińskich przedsiębiorstw, a chińskie bezpośrednie inwestycje w Polsce przekroczyły 4 miliardy dolarów. Natomiast z drugiej strony, właśnie piszą o tym, że polska wołowina i jagody. Są od ubiegłego roku właśnie po, właśnie po umowie dotyczącej wprowadzenia tych produktów na chiński rynek, w ogóle dominują tam na rynku i steki, prawda, z Polski. Jakby nie mogli porządnych w Polsce sprzedawać. Już dlatego wiadomo, dlaczego dobrych steków nie ma, nie ma u nas w supermarketach, bo. Wszystko poszło do Chin. Trzeba z Chin teraz sprowadzić polskie steki. No dobra, żartuję sobie oczywiście. I tutaj ambasador właśnie Chin jeszcze powiedział, wierzymy, że spotkanie obu głów państwa da nowy impuls rozwojowi stosunków między obydwoma krajami oraz między Chinami a Europą. Czyli teraz tak, reasumując, mamy, jeżeli chodzi o chińską narrację, Chińczycy doceniają, znaczy pokazują, że pomimo dyktatu Stanów Zjednoczonych, kraj, nawet taki kraj jak Polska, to nawet to już wiemy dlaczego. Bez problemu rozmawia z Chinami. Czyli to jest duży sukces, uznają, że jest to duży sukces dyplomacji chińskiej i wyraz też rozsądku Polski. No, dziękujemy, ktoś nareszcie nas docenił mimo to, czy to intencjonalnie żeśmy tak chcieli, czy nie, to jest dyskusyjne, ale jak tak widzą, to dobrze. Druga sprawa to jest taka, że Mamy bardzo ważny gest dotyczący tego ruchu bezwizowego, bo to rzeczywiście ożywi bardzo mocno wymianę moim zdaniem, turystyczną przede wszystkim, ale też i taką prostą wymianę handlową, no, żeby nie trzeba było stać, nie wiadomo, ile tam w kolejce w ambasadzie po wizę, tylko od razu można wsiadać w samolot i lecieć. Więc to jest i na przykład właśnie rozmawiać z Chińczykami, więc to jest fajne. Na pewno te wszystkie umowy handlowe, również one cały czas one są wyjątkowo pożyteczne dla polskiego rolnictwa. No też trzeba pamiętać, że w Polsce Cała masa, e, znaczy, Chińczycy mają to do siebie, że na przykład potrafią wprowadzić w związku z czymś tam, jakąś tam epidemią, znowu u nas świńsko, kaczej grypy, czy coś takiego. Kaczej nie można mówić, bo jest. Co ja powiedziałem, no to teraz to się dopiero na mnie rzucą. Nie ma czegoś jak kacza grypy gęsie i grypy, o, w ten sposób, czy jakieś inne i potem się okazuje, że oni jak wprowadzają embargo na jakiś tam polski drób, czy elementy tego drobiu, to on tak sobie wisi przez parę lat. I to nie dlatego, że tam o epidemii już nikt nie słyszał, ale tam po prostu nie ma nikogo, kto by to odwiesił, więc z tego punktu widzenia te relacje międzyrządowe są jednak bardzo ważne, bo indywidualny przedsiębiorca nie ma na to żadnego wpływu, ani z jednej, ani z drugiej strony. Tu musi być decyzja, pewnie Podnoszone aż do forum Komitetu Centralnego, prawda, żeby ktoś tam tą decyzję Tak pod... ci, ci, którzy trochę wiedzą, jak się ten proces decyzyjny w Chinach wygląda, to wiedzą, że to tak niestety potrafi też wyglądać, wcale nie żartując. Więc to, to, te umowy, które zostały podpisane, to wszystko, co tam zostało powiedziane z punktu widzenia gospodarczego, jest jak najbardziej pozytywne. Warto zwrócić uwagę, że tutaj w zasadzie nie poruszano, a przynajmniej Chińczycy tego nie podkreślają, spraw dotyczących tych rozmów, dotyczących embarg nakładanych na Chiny przez Unię Europejską. Oni zdają sobie sprawę z tego, że tak, tak czy owak cokolwiek nie, tutaj się nie zdecyduje, Polska po prostu będzie. Podążała za Unię Europejską, raczej nie będzie miała tutaj e, jakichś, nie będzie wetowała, może tylko nawoływać do pewnego rozsądku, ale te sprawy sobie Chińczycy załatwiają właśnie z Scholzem i z Macronem. Tak? Tutaj nie mają, nie mają problemu z relacjami z Niemcami i z Francuzami, więc nie mają też powodu, dlatego żeby żeby angażować w to Polskę. No i jest ta kwestia, właśnie również wizerunku, jako czyli pokazywania, że proszę bardzo, państwo, które jest silnie zaangażowane w wojnie na Ukrainie, jednak nie obwinia tak jak to robią Amerykanie, Chin o to, że tutaj praktycznie to Chińczycy prawie, że Rosjan tam zaganiają batami na ten front, że tutaj jest jednak, że oni uważają, że to są normalne stosunki handlowe. Już tak na marginesie, oczywiście ja zakładam, że są jakieś takie substancjalne, a nie tylko propagandowe dowody na to, że tam ci Chińczycy coś sprzedają do, do, do Rosjan, pewnie sprzedają, bo tam przecież, czy obrabiarki jakieś laserowe, czy coś takiego, to są, to wszystko jest to przecież wiadomo, sprzęt podwójnego przez Znaczenia, czy procesory, i tym podobne. Natomiast, no ja pamiętam, że takie duże ataki dronami, zresztą, znaczna część dronów używanych przez stronę ukraińską do bombardowania Rosjan. Ja mówię o tych takich dronach podwójnego też przeznaczenia tak, że to jest tam dron cywilny, do którego tam, ale granat, czy jakaś tam butelka z benzyną się do tego daje podczepić to zdaje się wszystko jest produkcji chińskiej, tak, więc to wydaje mi się, że obie strony używają właśnie tych. Zresztą, ja pamiętam, że nawet jak był taki jakiś wielki, Artykuł o jakimś takim dużym ataku, właśnie dronami, i ktoś właśnie wskazał, że to są szczątki chińskiego drona. To pamiętam, że właśnie wchodziłem na stronę tej firmy i oni tam dużymi literami tam, że firma tam. Stanowczo protestuje przeciwko używaniu ich tam technologii do, że produkuje tylko drony cywilne. Jednocześnie mamy tak, optykę taką, że po prostu zigzauer takiej nie ma, da się podczepić cztery zasobniki, a i nasze łapki takie, które tam są rozcie, te te kleszcze takie, które można sobie otwierać albo zamykać, idealnie pasują. No oczywiście wiadomo, że chodziło o to, żeby tu przywozić kabaczki albo ogórki, ale idealnie pasują do rozmiaru bomb tam 200-kilogramowych i tak dalej, i tak dalej... Ale to jest sama technologia cywilna i tylko do takiej trzeba używać. Te, te bomby też cywilne. No i dobrze, Państwo, więc to jest, więc już kończymy z wizytą prezydenta do w Chinach. Ja ją oceniam bardzo akurat pozytywnie. Znaczy, moim zdaniem, to jest bardzo pozytywne komunikaty również ze strony ze strony chińskiej. Także właśnie zastanawiam się, co na to, co na to nasz wielki brat za chwilę odpali, prawda? Co, co na to ambasador Brzeziński powie, bo to, to, jest, to jest ciekawostka. Ale mi się wydaje, że z punktu widzenia naszego i naszej racji stanu. Powinno, takich wizyt powinno być więcej w różnych miejscach świata. Tak? Powinniśmy jednak próbować, e, próbować prowadzić taką politykę zagraniczną, jakbyśmy udawali, że jesteśmy suwerennym krajem. O, to tak bym powiedział. No dobrze, Państwa, mamy teraz punkt trzeci. Punkt trzeci, temat trzeci jest moim zdaniem szalenie ciekawy. Teraz znowu będę musiał dokonywać ekwilibrystyki, ekwilibrystyki nazewnictwa. No, ci z Państwa, którzy dołączyli dopiero do tego kanału, może się nie do końca od razu zorientują, o co chodzi, ale przypomnijmy, że algorytm na YouTubie jest taki, że on bardzo nie lubi niektórych nazw, niektórych zestawień nazw, niektórych zestawień pojęć. Takich jak na przykład człowieko eliminacja, że tak powiem, i pewne państwo położone w Palestynie, to już zupełnie nie lubi, jak się użyje nazwy pewnego miasta, w którym jest pewien trybunał, to w ogóle nie kocha i od razu. Pycha gdzieś tam na ostatnie miejsca, i tak dalej. W związku z tym, no ale spróbujemy. Jest szalenie interesująca awantura, która jest w kraju położonym na południe od rzeki Litanii, czyli dotycząca planu pokojowego, tego co robi w tej chwili humanistyczna armia. Dlaczego humanistyczna też? Wiele osób Państwu wytłumaczy, o co z tą humanistyczną chodzi. Dlaczego nie humanitarna? Sami mówią, że humanistyczna to humanistyczna. I generalnie tego planu pokojowego, który, jak powiedziałem wczoraj, poszedł sobie gdzieś na drzewo. Czy też się ustosunkować. W związku z tym, teraz jest awantura w Knesecie. I to awantura dotycząca bardzo wielu rzeczy. No oczywiście, light jest oczywiście jachu Nathan, który musi odejść. Więc po pierwsze, to jest tak, że jeśli chodzi o ten plan pokojowy, ja tylko wyjaśnię dla tych, którzy nie oglądali np. wczorajszego odcinka, to jest tak, że Stany Zjednoczone miały genialny zresztą plan, żeby przedstawić plan pokojowy, który rzekomo był skonsultowany i zaakceptowany przez Yahoo Natana, następnie ten plan był tak skonstruowany, żeby humus go zaakceptował. No, Humus go w związku z tym zaakceptował, natomiast Jahunatan powiedział, że on tego akceptuje częściowo. Znaczy, z planu pokojowego akceptuje to, żeby dostać zakładników, a potem, żeby móc dalej prowadzić wojnę. Więc krótko mówiąc nie akceptuje, tak? bo to przecież nie na tym ten plan polegał. To oczywiście było pokazaniem tradycyjnego gestu odganiającego demony, czyli środkowego palca no, administracji amerykańskiej, która już się skompromitowała totalnie właśnie tym, że przed... bo gdyby Amerykanie powiedzieli, a to jest tam nasza kolejna inicjatywa, czy kolejna inicjatywa pokojowa, okej, okay. ale oni powiedzieli to w Radzie Bezpieczeństwa NZ, że państwo położone w Palestynie to zaakceptowało, teraz się okazuje, że absolutnie nie zaakceptował. No więc wokół tego jest awantura również w samym państwie położonym na północ od Synaju. Dlaczego? Bo chodzi o tych zakładników tam. Tych zakładników już nie wiadomo ilu żyje. Rzekomo żyje chyba z 50, 60 z tych 120, na których się liczyło. A humanistyczna armia bombarduje kolejne budynki i kolejne okolice, gdzie ci ludzie po prostu siedzą tam, jak ci zakładnicy gdzieś wśród rodzin palestyńskich. W związku z tym ich szanse na przeżycie maleją z każdą sekundą wręcz. Այդուհանդերձ Otóż... Co się właśnie dzieje? Otóż doszło do wielkiej, burzliwej debaty, bo to jest właśnie ciekawe, te wewnętrzne również rozgrywki. Ja wiem, że ja nie opowiadam tak o wewnętrznych rozgrywkach, na przykład w Sejmie, tylko że w naszym Sejmie, jak się ludzie pokłócą, to najwyżej wzrośnie oglądalność tabloidów. Natomiast tam, jak się ludzie pokłócą, to mamy perspektywę wojny z 25 krajami, więc powiedzmy sobie, gdzie tam się ta, ta historia dzieje? No, w Knesecie, a nie w Sejmie, prawda? Już nawet nie w Kongresie Amerykańskim, jak się okazuje. Więc mamy także podczas właśnie tej awantury w Knesecie: Jahunatan zaprzeczył wcześniejszemu oświadczeniu w sprawie propozycji rozejmu zakładników. Powiedział że też, że kontrowersyjne, co powiedział jeszcze, kontrowersyjne, to zaraz powiemy dlaczego kontrowersyjne. Umowy dotyczące okrętów podwodnych są też niezbędne dla, bezpie, dla bezpieczeństwa wobec, uwaga, Iranu. To co prawda jest ciekawostka, bo Iran z tego co wiem chyba nie posiada w tej chwili okrętów podwodnych na Morzu Śródziemnym, no ale zawsze może przerzucić, może jeszcze drogą lotniczą. No tam oczywiście, przepraszam, ale to sobie parę ekscelencji jaja robią wszyscy z Yahu no to konsekwentnie opowiada i nawet mu, i mu sondaże nie spadają. Otóż Yahu ogłosił w poniedziałek, że kraj jest zaangażowany w e, propozycję rozejmu, e, Tą niby, niby tamto krajową, przyjętą z radością przez amerykańskiego prezydenta Bidena, i nasze stanowisko się nie zmieniło. To powiedział w Knesecie. Dzień wcześniej powiedział w telewizji, że stanowisko jest inne zupełnie i że nie akceptuje tego planu. Akceptuje go tylko częściowo dotyczącego wymiany zakładników, a potem ciągu dalszego walk. Tak? Więc mamy 24 godziny, zupełnie inny komunikat. Kiedy kłamał, prawdopodobnie w obu przypadkach, ale to jest już, jak ci, którzy go śledzą od lat wiedzą, że jest to po prostu standard. I tak, no i co z tego? I co mu zrobicie? Natomiast podczas tej debaty parlamentarnej, przywódca właśnie opozycji Jarla Pitt. Tam obrzucali się błotem wzajemnie. Każdy z nich kilka razy właśnie wchodził na podium, żeby się właśnie odpierać wzajemne zarzuty. Inni posłowie krzyczeli, wtrącali się z sali plenarnej. Do bujek nie doszło. Oświadczenie właśnie Jehunatana, jak zauważa prasa z tamtego kraju, całkowicie jest sprzeczna niedzielnemu wieczornemu wywiadowi telewizyjnemu, w którym oświadczył, że jest. Gotowy zawrzeć częściowe porozumienie, które zwróciłoby nam część ludzi, jednocześnie, jednocześnie, jednocześnie opowiadając się obowiązkiem kontynuowania walk po rozejmie, żeby osiągnąć cel, jakim jest zniszczenie humusu. No, generalnie yy, ta propozycja, która jest przedstawiana jako przedstawi propozycja z kraju położonego w Palestynie, yy, ogłoszona przez Bidena pod koniec maja, jako taka ogłoszona, ale jak się okazuje, no nie jest, tak. przewiduje tymczasowe zawieszenie broni w pierwszej fazie porozumienia, w drugiej fazie przedłużone do trwałego pokoju, no i później tam w trzeciej fazie aż do powstania dwóch państw, yy, znaczy państwa palestyńskiego, co absolutnie Jahunatan odrzuca i cała jego partia. Jednocześnie, Jachunatan wielokrotnie zaprzeczał, że ta rzymska propozycja przewiduje zakończenie wojny, zanim państwo położone w Palestynie osiągnie dwa zadeklarowane cele czyli zniszczenie humusu i sprowadzenie do domu wszystkich zakładników. Czyli tak, najpierw, proszę Państwa, to, jaka to jest logika? Najpierw zniszczymy humus, potem sprowadzimy do domu wszystkich zakładników, a potem zawrzemy z humusem, którego już nie ma, rozejm. W celu uwolnienia zakładników, których żeśmy już sobie albo uwolnili, albo zabili. Ja mówię zupełnie poważnie. I to takie rzeczy otwartym tekstem. Znaczy, jeżeli Państwo mówicie, że u nas ktoś potrafi tam łgać w żywe oczy, to jakiś polityk, to naprawdę to do przedszkola, to te, takie teksty, jakie tam y, tam codziennie wyprawia, to po prostu y, no, u nas czegoś takiego nie ma. Co więcej, co więcej, jeszcze właśnie w Knesecie Jahunatan nalegał, żeby kampania w Humanistycznej Armii w Gazie trwała, dopóki nie wyeliminujemy potencjału wojskowego i rządowego Hamasu, czy Humusu, czy cytuję dosłownie. Dopóki nie zwrócimy naszych 120 zakładników, zarówno martwych, jak i żywych, dopóki nie będziemy mogli zagwarantować, że Gaza nie stanowił zagrożenia dla państwa położonego w Palestynie, dopóki mieszkańcy południa i północy nie będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. Nic nas nie powstrzyma, powiedział to może źle to sprzedałem, nic nas nie powstrzyma, powiedział, dodając, że państwo położone w Palestynie toczy walkę egzystencjalną na siedmiu frontach pod przewodnictwem Iranu. No Jednym z tych frontów jest pewnie walka z administracją USA. Udaremnimy tę kampanię, um umożliwimy to, ponieważ Iran myli się co do nas i to bardzo mocno. Zarzucił też Teheran Teheranowi nieuwzględnienie naszej siły, naszych możliwości, naszej determinacji, by się bronić i wymusić niszczycielską cenę od naszych napastników. That's all. obcych napastników napadających na nas. W odpowiedzi no znowu na to, co powiedział Yahoo! Nathan, Departament Stanu USA zasugerował, że premier przemówił niewłaściwie, odnotowując, że jego biuro wydało później oświadczenie, w którym obwinia znowu humus za brak zgody na proponowane porozumienie. Więc to jest po prostu już cyrk na kółkach. Myślę, że każdy z nas to czasami występuje publicznie, popełnia błędy, a kiedy to robimy, mamy obowiązek przyjść i wyjaśnić sprawę i cieszymy się, że to zrobił, powiedział rzecznik Matthew Miller. To jest tak, że były członek gabinetu wojennego Eisenkot powiedział wcześniej w poniedziałek Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony, właśnie Knesetu, że uwagi Jachunatana wygłoszone poprzedniego wieczoru są sprzeczne z decyzjami podjętymi przez gabinet wojskowy. Powiedział: Jako osoba zasiadająca w rządzie miałem tylko dwie możliwości: pełną umowę od razu lub kompleksową umowę w trzech etapach. Gabinet głosował w tej sprawie jednomyślnie i dlatego oświadczenie Jachunatana o częściowym porozumieniu jest sprzeczne z decyzjami gabinetu. Wojennego powiedział. Może to było przejęzyczenie. To wymaga natychmiastowego wyjaśnienia od premiera. Co więcej, jeszcze jeśli chodzi o tą debatę w Knesecie, Lapid bardzo ostro zareagował. Powiedział: Panie premierze, zadziwiające jest to, że pan nadal tego nie rozumie. Jeszcze nie załapałeś. Nie będzie twojego żadnego dziedzictwa. Nie będzie muzeum twojego imienia. Nie będzie placu. Nie będzie fontanny Beniamina Netanyahu. Będzie tylko jedna rzecz, którą ci zapamiętają. 7 października. No właśnie. To jest, wskazując na niepowadzenie rządu w okresie poprzedzającym masakrę Humusu e, na południu, Lapid powiedział Netanyahu wszystko, co przewidziałeś, okazało się odwro okazało się, że stało się odwrotnie. Powiedziałeś, że Humus, bo no, to faktycznie tak mówił, tak, że Humus został odstraszony, prawda, i nie będzie atakował. Wiem, że chcesz, żebyśmy o tym zapomnieli, ale tak nie jest. Nie pozostawicie po sobie, znowu do likudu, żadnego dziedzictwa poza tym zniszczeniem. Jedyne, co po tobie zosta pozostanie, to dwie linie w podręcznikach historii. Pod jego rządami tutaj cytat z tych linijek pod jego rządami naród rzymski doznał najstraszniejszej masakry od czasów Holokaustu, a on ponownie odmówił wzięcia odpowiedzialności do czasu usunięcia go. To wszystko, co zostanie napisane czy znaczy usunięcia go z urzędu. To wszystko, co zostanie napisane, czy już takie argumenty ad vitam aeternam, prawda, życia wiecznego, więc już tego nie było do tej pory. Więc ta, taki już, ale to Jarlapic już sobie wymyślił jakiś czas temu, tylko teraz to powiedział w Knesecie i w bardziej rozbudowany sposób. Również zarzucił, że następnym celem Jahunatan no od chwili, kiedy tutaj przybył, prawda, znaczy jako premier, jest nierozmawianie o okrętach podwodnych ponieważ w poniedziałek Państwowa Komisja Śledcza przestrzegła właśnie premiera w związku z jego zachowaniem w sprawie tzw. sprawy ukrętów podwodnych. Chodzi o przewał i zarzuty korupcyjne, które on ma. Chodzi o 2 miliardy dolarów, więc, więc przynajmniej o jakąś porządną kwotę. I to jest właśnie jeden z tych zarzutów, za których on ma szansę oglądać świat w kratkę. I to jest, to jest tak, że że ten właśnie deal, prawda, za zakupy został przy okazji poprzedniego rządu jeszcze Jahunatana e, e, rozpoczęty. No i w tym właśnie 11-stronicowym, jak pisze prasa tamtego kraju, oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek przez komisję stwierdzono, że Jahunatan podczas swojej kadencji premiera w latach 2009-2016 podejmował decyzje mające znaczące implikacje dla bezpieczeństwa, bez procesu, uporządkowanego procesu decyzyjnego, omijał własny rząd. Doszedł do porozumienia z Niemcami, no to już wiadomo dlaczego Niemcy tak tam się kochają, jak Natana, w szeregu kwestii politycznych, bezpieczeństwa i gospodarczych oraz dokonał zakupów obronnych bez uporządkowanej pracy personelu i odstępując od potrzeb operacyjnych ustalonych przez rząd. Nie daj Boże, abyśmy zadawali pytania, które należy za zadać, zażartował Jar Lapid. Teraz też Państwu cytuję z prasy tej, ale to jest fascynujące moim zdaniem, z prasy tamto krajowej. Znowu Gideon Sar również poruszył sprawę właśnie okrętów podwodnych, zarzucając, że państwo położone w Palestynie znajduje się pod. Pewnym, pe, pewnym pręgierzem bezpieczeństwa po tym, jak komisja przestrzegła premiera, że ustalenia śledztwa mogą mieć na niego negatywny wpływ. Zauważono właśnie, że Jahunatan został oskarżony o mijanie procesu decyzyjnego swojego gabinetu, ministrów i establishmentu bezpieczeństwa i innych osób. Sar wykrzyknął do nawet na tej sali: Nie jesteś cesarzem, nie jesteś królem. Tu na Jahunatan się zdziwił, ale od kiedy nie? tak? Co więcej, w swoich właśnie uwagach do Knesetu tutaj co prawda właśnie Jakub bo tutaj, proszę Państwa, istota jest taka, że Jakub nie pozwala, no ma większość, więc nie jest, jest w stanie to zrobić, na powołanie komisji śledczych właśnie między innymi dotyczących 7 października i kilku jeszcze innych tych właśnie błędów bezpieczeństwa, tego przekazywania kasy za jego poleceniem, ten miliard, który trafił do Miliard dolarów, który trafił do humusu, z czego 300 milionów się nie mogą doliczyć, i to właśnie jest prawdopodobnie to, za co oni sobie zbudowali te wszystkie fajne tunele i kupili trochę broni na rynku. To jest właśnie to, co my znamy tylko i wyłącznie albo z zarzutów, albo ewentualnie z śledztw dziennikarskich. Zarzutów, przecieków, prawda, dokumentów, które dziś wyciekły, natomiast nie ma kompleksowej komisji śledczej, która by ujawniła cały ten mechanizm, bo Yahunatan nie pozwala. Pod jakim pretekstem? Bo jest wojna, więc dopóki jest wojna, nie będzie tych komisji. Nie będzie tych komisji, Yahunatan chodzi na wolności. Ciekaw jestem, w którym kraju jakby chciał uciekać, dostanie Azli. A zakładam, że zwróci się do naszego MSZ-u. I pewnie dostanie, co więcej. To byłoby najśmieszniejsze. No dobrze, w każdym, razie, w każdym razie to jest tak, że bardziej, że kraj pochodzenia ojca nagle sobie przypomnie, prawda, Soczewica koło Miele Młyn, że potrafi powiedzieć i tyle. No dobra, w każdym razie co jeszcze, co jeszcze właśnie mówił mówił Jahunatan, Powiedział właśnie, bronił swoich decyzji dotyczących okrętów wojennych, powiedział, że były i są one niezbędne dla zagwarantowania naszego bezpieczeństwa przed irańską osią zła. No więc Iran musi, znaczy, e, znaczy powiem tak. Ja myślę, że właśnie, że, że, że państwo położone w Palestynie, a szczególnie Yahu będzie przez długi okres czasu nie chciał, nie będzie chciał atakować Iranu, bo jakby nie było Iranu, to czym by uzasadniał, tak? Tak, ma Iran, może uzasadniać. Powiedział, co by się stało, gdybym nie podjął decyzji o sprowadzaniu tych okrętów? Mówicie o procedurach biurokratycznych. Ja mówię o bezpieczeństwie państwa położonego w Palestynie. Moja decyzja była kluczowa dla bezpieczeństwa państwa położonego w Palestynie. No jasne, bo Humus to po prostu miał flotę jeszcze, lotniskowiec, który się udał. Zatopić. Rzeczywistość już to udowodniła, a historia udowodni to jeszcze bardziej zdecydowanie. Tak, szanowni Państwo, generalnie trzeba powiedzieć otwartym tekstem: okręty, okręty państwa położonego w Palestynie, humanistycznej armii oraz okręty podwodne od, odegrały kluczową rolę w odparciu ataku humusu na kibuce na południu na pustyni, tam na południu e, państwa położonego w Palestynie. Po prostu wpłynęły sobie kanałami, jak to było na cegat w wypłynęły sobie tam i porwali, ich, porwali tam tych Hamasowców. Tak? Storpedowali ich. To są, państwa, ja wiem, że to brzmi w ogóle surrealistycznie, no ale macie Państwo, to jest rzeczywistość polityczna tamtego kraju w tej chwili. Również SAR zaatakował też rząd za to, że nie mianował nowego prezesa Sądu Najwyższego, zarzucając rządowi, że wciąż próbuje zmiażdżyć tradycje konstytucyjne i rządowe. No bo to jest faktem, że trzeba też pamiętać, Państwa, że w ogóle cała ta awantura jeszcze przed wojną, która przecież miała miejsce tej, z tą reformą sądownictwa, również miała dotyczyć dwóch rzeczy. Pierwszej rzeczy, żeby Sąd się Najwyższy nie mógł wtrącać w mianowanie ludzi, którzy są kryminalistami, Kryminalistami, znaczy kryminalistami, ludźmi skazanymi prawomocnymi wyrokami sądowymi za czyny kryminalne, bądź tacy, którzy się toczy śledztwo, żeby sąd nie mógł się wtrącać w ich nominacje ministerialne. Eee, oraz osoby jeszcze takie, które, których tam zawarto ugody z prokuraturą, że się wycofają z życia publicznego, to wtedy prokuratura ich tam nie dostanie, znaczy nie dostanie ktoś wyroku, ileś tam lat więzienia, I, bo to jest ten rząd Jejahu Natana, tak? Chodzi również o Gwira, chodzi o Smotricza, chodzi o samego Jachunatana, i być może jeszcze wielu innych, których tutaj nazwisk nie znamy, ale chodzi również o urzędników niższego szczebla, żeby się sądy nie wtrącały w te nominacje. Tak. E, powiedział jeszcze SAR: działacie celowo, aby wywołać chaos. Dlaczego? Bo minister sprawiedliwości nie ma w większości w komisji, żeby wybrać kogo chce, więc co robicie? Nie wybieracie nikogo. No tutaj jest tak, że właśnie tutaj prokurator generalna Gali Miara stwierdziła jeszcze w niedzielę, że wyjątkowo nierozsądne jest, że minister sprawiedliwości Jarif Lewin nie zwołał głosowania w celu wyboru prezesa Sądu Najwyższego, no bo tak jak mówię, nie mają większości, więc nie mogą wsadzić swojego człowieka. Jeszcze powinni dla tego sędziego Sądu Najwyższego jakiegoś gościa tam, nie wiem, z czterema wyrokami czy coś. To byłoby po prostu już kwintesencja tego rządu. No właśnie, co jeszcze powiedział, więc co jeszcze powiedział jeszcze Lapid, tak jak gdyby na zakończenie, następny rząd nie będzie rządem lewicowym, nie będzie prawicowym, będzie to rząd ludzi rozsądnych. No i teraz trwa, trwa poszukiwanie, jak rozumiem w kresecie obecnym. Proszę Państwa, więc to jest, opowiadam Państwu o tym, że Państwo zobaczyli, jak to tam wygląda tak jak gdyby od środka, że no oczywiście tam żadnej sprawy, tam Palestyny, czy jakichś tam innych rzeczy nie ma, tam jest po prostu bijatyka, ale jest to rzeczywiście, no ten rząd jest rządem po prostu kryminalistów i zresztą jak Państwo słuchacie sobie ambasadora w Rzeczypospolitej Polskiej, macie Państwo wrażenie, że słuchacie jakiegoś tam, nie wiem, rzecznika prasowego jakiejś mafii, no, jeżeli macie takie wrażenie, to to jest dobre wrażenie, tak to jest prawidłowe, to jest ich kolega, tak? Kolega właśnie tych panów, którzy w tej chwili rządzą Państwem Położonym w Palestynie, dlatego właśnie bardzo wiele osób jest tak się ciężko przestawić ze sposobem myślenia, bo nie widzą jeszcze państwo położone w Palestynie, prawda, Szewa Hawajsa, jeszcze Szymona Peresa, prawda, ten cały zestaw, ten cały zestaw polityków, po pierwsze, takich, którzy mówią po polsku najczęściej, a po drugie takich, którzy którzy są jakoś, no powiedzmy. Emigrantami z Europy, a nie wychowańcami e, dzikiego Bliskiego Wschodu. Ten właśnie rząd aktualny. To już są ci, powiedzmy, chociaż Natan wiadomo, że akurat nie, nie, nie że natomiast, natomiast on reprezentuje partię i układ polityczny, który jest po prostu takim no, kwintesencją dzikiego Bliskiego Wschodu. Tak? I to takiego najdzikszego możliwego, bo jeszcze jakby przekonanego o całkowitej swojej bezkarności, i wewnętrznej, i międzynarodowej. No dobrze, Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat wydaje się, że że on jest ciągle, no bo ciągle wracamy do Huti w Jemenie. Natomiast musimy tutaj kilka rzeczy o Huti powiedzieć, również wobec tej perspektywy, że jednak jest jak, jakaś szansa, że pojawi się u Huti za chwilę nowa broń. Oraz drugi kontekst dotyczący ewentualnej wojny w Libanie. Ja uważam, że ta wojna jest nieunikniona, to znaczy może Amerykanie doprowadzą do tego, to znaczy Amerykanie powiedzieli tylko jedną rzecz, powiedzieli z jednej strony, że że mogą, że będą pomagali państwu położonemu w Palestynie, to znaczy ten komunikat mówi, dobra, może być wojna, ale drugi amerykański komunikat, taki bardziej techniczny, mówi o tym, ale możemy nie być w stanie zagwarantować Wam, krótko mówiąc, obrony na takim poziomie, jak to się wydarzyło przy okazji tego irańskiego ataku. Czyli krótko mówiąc, może być tak, że, że znaczna część przemysłu, czy wojska, czy armii, czy, czy miast pa, państwa położonego w Palestynie może zostać po prostu zniszczona przy okazji takiego, takiego ostrzału, bo Amerykanie, nawet ze swoimi, nawet żeby nie wiadomo co robili, to nie są w stanie zatrzymać taki, szczególnie właśnie tych rakiet krótkiego zasięgu. To jeden z tam z, z dowódców amerykańskich powiedział. Więc takie są amerykańskie komunikaty, ale moim zdaniem ta wojna jest, tak jak w przy, przy obecnym stanie przygotowań jest nieuchronna. Ja przypuszczam, że optymalnym te, momentem do rozpoczęcia działań wojennych byłby 7 lipca, ale prawdopodobnie IDF nie zdąży przerzucić sił dostatecznych na północ. To jest za krótki okres. Bo 7 lipca byłby dobry, 5, 7 lipca, te okolice to są to jest druga tura wyborów w, w Iranie, w związku z tym to byłby idealny moment na właśnie taki atak, no ale tak jak mówię, nie zdążą. No i szacuje się, że to może być 14-15 lipca. Oczywiście, tak jak mówię, może w ogóle do ataku nie dojść, mogą Amerykanie do niego nie dopuścić, mogą naciskać tak, żeby jednak doszło do jakichś przesunięć, ale jak na razie ten, do, do tej wojny, znaczy ta wojna jak na razie jest zapisana, tak, jest w kalendarzach, mają wrzuconą na mniej więcej połowa. Połowę lipca. Więc jeżeli ktoś z państwa się wybiera, to proponuję się zacząć ewakuować powoli i raczej zmienić kierunek. Z tym Cyprem też nie wiadomo. Ja widziałem teksty Hezbollahu mówiące właśnie o tym, że, że nawet pomimo tego, co mówił co mówił rząd Cypru, to oni są jednak cały czas zaangażowani i tam izraelskie wojska gdzieś ćwiczą, czy mogą wykorzystać lotniska, więc Cypr. W połowie lipca też jest trochę ryzykowny. I znaczy, to nie dlatego, że tam Hezbollah przyjedzie i zniszczy cały Cypr, tylko że jak wystrzeli prawda, tam 10 rakiet, z czego te rakiety są tak średnio kierowane, to nigdy nie wiadomo, gdzie one spadną po prostu. Mogą spaść na część turecką, mogą spaść na lotnisko brytyjskie, mogą spaść gdzieś komuś na głowę na plażę. No tego niestety nie wiadomo. Także warto śledzić cały czas te właśnie po komunikaty same cypryjskie, komunikaty Hezbollahu związane właśnie z Cyprem, już tak niżej o tym mówimy. No i tak przygotować się na to, że tak w okolicach połowy lipca to jest ten optymalny moment, kiedy mogą, kiedy może humanistyczna armia rozpocząć już tak na poważne bombardowania. No i będziemy mieli oczywiście odwet ze strony Hezbollahu. Tak? No dobrze, ale tutaj również do tego całego, do tej całej układanki, akurat mówiliśmy o Libanie dużo, musimy powiedzieć o Huti, ponieważ tam dochodzi do no, zasadniczych zmian, również w tym, co Huti robią, i może dojść właśnie w kontekście również Rosjan. Jeżeli się Rosjanie zdecydują na dostarczenie czegoś Huti, żeby właśnie. Huty sobie postrzelali do amerykańskich okrętów. Tym razem już czegoś na poważnie no, trafią, nie trafią, ale przynajmniej będą mieli z czego. Więc tutaj wskazuje się, że kolejna jest informacja, dzisiaj dosłownie sprzed chwili. Że e, około 246 mil morskich e, pojawiła się informacja o eksplozji w bardzo bliskiej odległości od statku. Nie powiedziano jeszcze jaki to jest statek, ale w każdym razie jest to statek niedaleko, e, niedaleko wyspy Sokotry. To po raz pierwszy tak daleko, będą ostrzelane. Stwierdzono tylko, że załoga jest cała, statek płynie do następnego portu, czyli nie został statek uszkodzony, no ale to może nie być też ostatni atak. Jest to już drugie zdarzenie w ciągu 24 godzin. Agencja podała, że również, że kapitan i załoga statku opuścili w niedzielę statek po jego uszkodzeniu około 96 min morskich na południowy wschód od Nisztun. No, tutaj wskazuje się, że Huti przeprowadzili dalsze ataki na statki cywilne na Morzu Czerwonym i Oceanie Indyjskim, a także donieśli o udanych atakach na lotniskowiec Eisenhower, który opuścił już w tej chwili Morze Czerwone, na jego miejsce płynie inny lotniskowiec Franklin Delano Roosevelt. Natomiast jeśli chodzi o te opowieści Huti o tym uszkodzeniu, uszkodzeniu lotniskowca, no, oczywiście żadnych zdjęć, prawda, nie ma, to wiadomo, wszystkie które się tam pojawiały, to są fejki. Natomiast mnie zainteresował, że zaciekawił właściwie komunikat amerykański, bo no, oczywiście Amerykanie zawsze, zwykle bardzo ostro zaprzeczają, a tutaj zostało użyte takie sformułowanie, że to określenie jest incorrect, prawda, czyli nieprawidłowe bardziej niż fałszywe. Nie wiem, czy to znaczy, że jednak coś trafili, prawda, czy no w każdym razie, czy coś w ogóle doleciało, bo też tego nie wiadomo, tak. To znaczy tutaj jest całkowita blokada, blokada informacyjna, ale to, to jest faktem, że tego samego dnia dosłownie było, była informacja o tym, że coś tam ostrzelali i później, że on wraca do portu. No i oczywiście buńczuczne ze strony huty informacje, że tam do tych właśnie marynarzy z Roosevelta zapytajcie się kolegów z Eisenhowera, prawda, czy aby na pewno wiecie, co robicie, że przypływacie, bo podzielicie ich do ich doświadczenia. Więc co tam się tak naprawdę wydarzyło, nie wiemy, no ale faktem jest, że Houthi próbowali w każdym razie gdzieś tam uderzyć również w tą w Lotniskowiec czy jego grupę. Tak na marginesie, powiem Państwu, że oczywiście jest to skrajnie irytujące, bo zwykle organizacje, nawet organizacje terrorystyczne, takie jak na przykład Państwo Islamskie Al-Kaida i tak dalej, jak oni piszą, że w coś wystrzelili, to zawsze naprawdę zawsze piszą o skutku, tak? Czasami te skutki są przeszacowane, czasami na przykład podają łącznie ofiar prawda, zabitych i rannych, więc nie wiadomo tak naprawdę, może być jedna osoba zabita, 15 rannych, mamy 16 ofiar podane, ale jednak o skutkach jest powiedziane. Natomiast ten ruch oporu ma taką irytującą manierę i to jest tak, że robi to zarówno Hezbollah, Humus, Huti, te irackie milicje. Wystrzeliliśmy, tak? Tak naprawdę oni mówią target, targeted, prawda? Więc wycelowaliśmy w coś tam, w bazę. To, czy trafiliśmy, czy ta rakieta w ogóle opuściła jakąś tam prowadnicę, czy cokolwiek trafiliśmy, czy jakikolwiek skutek tego, w życiu nie piszą. A jeżeli już piszą, to nie ma wtedy żad- To najczęściej nie ma żadnych dowodów na w ogóle na to, że cokolwiek się wydarzy. Więc z tego punktu widzenia organizacje dżihadu przynajmniej znakomicie dokumentują wszystkie swoje działania, jak trafili, to pokazują, że trafili, robią zdjęcia. robią nawet czasami zdarzało się, że jak była jakaś kontrowersja dotycząca liczby ofiar, to nawet za, za jakiegoś tam zamachu czy ataku na armię, to po prostu zamieszczali później z pola bitwy zdjęcia, gdzieś tam ponumerowali tych tam leżących na tym Polu bitwy, więc tutaj ten ruch oporu, tak zwanej Huti. Nigdy tego nie robi. Znaczy, to jest albo inaczej, za każdym razem mówi, że wycelował, natomiast tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy już coś tam tonie, prawda, płonie i tak dalej, i widać z daleka, to dopiero wtedy zamieszczają zdjęcia. W innym przypadku nie, więc nie można stwierdzić, od razu mówię z całą pewnością, czy coś trafili, czy coś nie trafili. No, przypomniano właśnie, że, w, że na tej rosnącej liczbie statków połączonych z tamtym krajem, Stanami i Wielką Brytanią. Znalazł się właśnie masowiec Transworld Navigator pod banderą Liberii i tankowiec Stolt Sequoia pod, też pod banderą Liberii na Oceanie Indyjskim. Według rzecznika wojskowego armii Jemenu Yahi Sari ten Transworld Navigator został zaatakowany przez nawodną, bezzałogową łódź. Powodując uszkodzenie statków w wyniku bezpośredniego trafienia. Z kolei ta Stolce Kwoja została trafiona rakietami manewrującymi. Jak Yasari powiedział właśnie w tej telewizji, Hutji czyli Al-Masirah, obydwa statki stały się celem, ponieważ należące do nich firmy naruszyły zakaz wpływania do portów okupowanej Palestyny. Generalnie te ataki jeszcze poprzedziły ataki na cztery statki handlowe w porcie w Haifie, w państwie położonym w Palestynie zaatakowano dwa cementowce i dwa masowce, i znowu nie wiadomo jakim skutkiem. Tak? Nie ma żadnych zdjęć z Hajfy, nawet włączenia się tej obrony przeciwlotniczej. Zwykle ludzie, ponieważ w Hajfie wszyscy mają komórki, tak? więc, więc jeżeli jest jakikolwiek ostrzał, te przeciwrakiety są wystrzeliwane, czy coś wybucha, to zawsze się ktoś znajdzie, kto zrobi zdjęcia. Tutaj w sprawie tych cementowców zero informacji. Widzicie Państwo, to jest taka przetykana informacja z dezinformacją lub z brakiem informacji. No dobrze, tutaj jest jeszcze również huti również przeprowadzili atak w Hajfie wspólnie z tymi grupami szyickimi zwanego islamskiego ruchu oporu z Iraku. To jest natomiast już wiadomo, bo w jednym przypadku właśnie po tym informacji teraz, że wystrzelono drony w kierunku Hajfy, no więc jeden z tych dronów spadł jeszcze na terytorium Iraku samego w związku z tym znaleziono po prostu jego wrak, więc to też mówi wiele o tym tych właśnie komunikatów, a jest zaatakowaliśmy port w Hajfie. No, zaatakowaliśmy pod w Hive. Ja, proszę Państwa, w tej chwili, o, widzicie Państwo, mam takie. Kółeczko. HAIFa jest tam. zaatakowałem port w tym kłeczkiem. Proszę Państwa, nie wiem, obrona przeciwnotnicza się nie wzbudziła, no ale zaatak zaatakowałem, więc to jest mniej więcej tego typu tego typu retoryka. No, mówię, no, mnie ona irytuje wyjątkowo, bo naprawdę jest ciężko się przebić przez tą. Przez ten, ten, tą, tą watę dezinformacji, znaleźć tam jakąś informację wartościową. No ale w każdym razie to jest tak, że Tutaj e, Houthi e, właśnie w al Abdel Malik Al-Houthi powiedział e, w telewizji e, liczba statków powiązanych z państwem położonym w Palestynie, USA, Wielką Brytanią, które zostały zaatakowane przez armię jemeńską, wzrosła do 153 od rozpoczęcia operacji wspierającej palestyński ruch oporu paździer od października ubiegłego roku. E, powiedział też, że naloty amerykańskie i brytyjskie nie mają żadnego wpływu na grupę, e, tylko w w zeszłym tygodniu Houthi przeprowadzili 10 operacji używając 26 rakiet balistycznych i manewrujących, dronów i tych dronów morskich e, przeciwko, czyli tych łodzi zdalnie sterowanych, przeciwko 8 statkom. No i jako właśnie przykład wzorowego ataku z ostatnich tygodni, właśnie Abdel Malik al przytoczył grecki tankowiec Tutor. U wybrzeży Hodeidy, który płynął do Indii przez Morze Czerwone pod barwenderą Turcji i został zatopiony przy użyciu dwóch właśnie tych dronów morskich, czyli tych łodzi wypełnionych, wypełnionych materiałami wybuchowymi. Tutaj jak wyjaśnił Abdul Al-Huti, po pierwszym uderzeniu tankowca, zdalnie sterowanym pojazdem nawodnym, huti zainstalowali na statku materiały wybuchowe i wysadzili go, czyli to by sugerowało, że, że po prostu wylądowali, albo przynajmniej podpłynęli już sobie do statku i go jeszcze tam zaminowali. Co więcej, wiadomo o tym czego użyli otóż podczas ataku na tankowiec Tutor hucci po raz pierwszy użyli własnego nawodnego bezzałogowego pojazdu Tufan 1 który może przynosić głowicę bojową o masie do 150 kg i rozwijać prędkość do 55 mil morskich na godzinę Więc mamy informację po raz pierwszy taką dokładniejszą. Jeśli chodzi o grecki tankowiec, to znowu właśnie jest ten wątpliwy wybór celu, ponieważ Huti obiecali nie atakować statków powiązanych z Rosją, a tymczasem ten port, ten statek opuścił port w Ustłudze w obwodzie leningradzkim i prawdopodobnie transportował rosyjską ropę do Indii. Także może jest, może jest tak, że w, tej, w tym szaleństwie jest metoda i dlatego może Amerykanie tak słabo tych Houthi bombardują, bo mają nadzieję, że ponieważ oni strzelają do wszystkiego, co tam pływa, więc może też zakłócą linię dostaw, i, znaczy przyłączą się do embarga przeciwko Rosji przy okazji. Czyli takie uniwersalne embargo na Morzu Czerwonym. No tak czy inaczej Huti nazywają kolejnym osiągnięciem trzy czerwcowe ataki na lotniskowie z Eisenhower, ten atak miał miejsce w ubiegłą sobotę ostatni i powiedział właśnie tutaj e, rzecznik HUTI e, siły rakietowe naszych sił zbrojnych przeprowadziły operację przeciwko lotniskowcowi Eisenhower na północy Morza Czerwonego, używając kilku rakiet balistycznych i man manewrujących. W trakcie operacji nasze cele zostały osiągnięte. No, nie wiadomo, no, osiągnięcie mogło być, że sobie poleciały w kierunku, tak więc to też nie wiecie, nie wiadomo, czy trafili, nie trafili, cokolwiek. Nawet z ich komunikatu trudno jest powiedzieć. No, generalnie według Huty lotniskowiec właśnie Dwight Eisenhower w wyniku tego strzału został zmuszony do opuszczenia Morza Czerwonego, no a oczywiście Pentagon zaprzeczył o uszkodzeniu, jakichś takich informacjom o uszkodzeniu tego lotniskowca. Co więcej... Teraz Huti twierdzą, że i to jest właśnie to, co jest niebezpieczne, i to właśnie w tym kontekście rosyjskim że oni modelują teraz scenariusz dalszej konfrontacji i, uwaga, zapowiadają, że mają potencjał wojskowy oraz metody, które mogą zaskoczyć wroga. To, co ciekawsze, to powiedział Huzam al-Assad, członek biura politycznego prawda, czyli tego ruchu, który my znamy jako Huti, ale uwaga, powiedział w wywiadzie dla Ria Nowosti. Powiedział też, nasze siły zbrojne mają potężne możliwości zniszczenia i zatopienia swoich okrętów, wojennych, powstrzyma... nie, swoich okrętów wojennych, powstrzymania ich hegemonii, zmuszenia do powrotu pokonanych do Zatoki Meksykańskiej i zachodnich wybrzeży Atlantyku. Tak powiedział ten pan z biura politycznego w Natomiast mamy teraz jak gdyby wypowiedź z drugiej strony. To znaczy, po pierwsze mamy wypowiedź kontradmirała Wasiliosa Gripalisa, która jest dowódcą operacji morskiej Unii Europejskiej, nie wiem czy Państwo wiecie, ASPIDES, i on wezwał Unię Europejską, kraje Unii Europejskiej do wysłania więcej okrętów, żeby przeciwstawić się atakom właśnie w obszarze Morza Czerwonego. Powiedział, nie mamy zbyt wielu zasobów, obszar działania jest ogromny, nalegam, aby wszystkie kraje członkowskie zapewniły większe wsparcie. To zresztą powiedział w GRIPARIS w wywiadzie do Blomberga. Natomiast Ciekawe, no Polska mogłaby wysłać jakieś okręty, jakby jakieś miały. Nie ma to, nie wysyła. W każdym razie, co więcej, właśnie Griparis powiedział, że liczbę zaangażowanych okrętów należy zwiększyć ponad dwukrotnie, biorąc pod uwagę, że codziennie przez ściśninę Bapelmandę przepływa około 45 do 50 statków. Jednocześnie mówimy wyłącznie o funkcjach obronnych, a nie o atakach sił Unii Europejskiej na Huti. Nie wierzymy, że ataki na Huti rozwiążą problem. Niektóre kraje próbowały to zrobić kilka lat temu, niektóre nadal to robią, ale widzimy, że nie. Prowadzić do rozwiązania problemu. No i generalnie według niego, odkąd 19 lutego Unia Europejska rozpoczęła własną operację morską, właśnie owa operację Aspides, okręty Unii udzieliły pomocy 164 statkom. statkom, zestrzeliły ponad 10 dronów i 4 przeciwokrętowe rakiety balistyczne. Natomiast jest też ciekawa wypowiedź tutaj przywołanego przez prasę admirała, admirała emerytowanego Stanów Zjednoczonych Jamesa, Jamesa Stavridisa. Który, który opisał i powiedział w telewizji, że Stany Zjednoczone powinny przeprowadzić wieloetapową e, operację mającą na celu zniszczenie potencjału militarnego Huti. Od razu Państwu powiem, że to, co on powiedział, jest konsystentne z tym, co mówiłem kiedyś, więc tym chętniej to, e, to, tym chętniej to przywołam. On powiedział tak, aby pokonać piratów działających z bas na wybrzeżu, należy zejść na ląd. To, moim zdaniem 100% prawda i zneutralizować atak, zanim dotrze on do morza. Chociaż Huti są znacznie lepiej wyszkoleni, wyposażeni, i zorganizowani dzięki swoim panom w Teheranie. Tutaj obowiązuje ta sama zasada. Idziemy na ląd. Tak? I jego zdaniem skuteczna kampania w Europie powinna się składać z, nie w Europie, w Jemenie powinna się składać z czterech faz. Pierwszym krokiem jest ustalenie lokalizacji aktywów uderzeniowych, centrów dowodzenia hut i ich punktów kontrolnych. To akurat największy problem, bo tam z wywiadem amerykańskim jest chyba w tej chwili cienko po tych aresztowaniach. Potem powiedział już właśnie, że w pracę mogą być zaangażowane służby wywiadowcze Arabii Saudyjskiej, państwa położonego w Palestynie i innych krajów. Drugi etap powinien obejmować ataki rakietami manewrującymi na centra dowodzenia Huti i ich punkty kontrolne. Trzeci etap to ataki na infrastrukturę asarallach wykorzystywaną do ataków na, na statki i okręty. I wreszcie czwarty to ataki na łańcuch dostaw między Hut a Iranem. I jednocześnie wskazuje się właśnie Stav Stavridis nie wyklucza możliwości zaatakowania irańskich statków przewożących ładunki wojskowe do Jemenu. Więc takie są pomysły w tej chwili na to, co zrobić z I wbrew pozorom, oczywiście, może się wydawać, że ten, ta propozycja ataku lądowego jest taka trochę... E no, zapowiada duża eskalacji, ale moim zdaniem to jest w ogóle jedyna możliwa droga. Znaczy, jeżeli ktoś chce pokonać Huti, jeżeli się chce z nimi dogadać czy coś takiego, to zupełnie inna sprawa. Natomiast jeżeli chce się ktoś pokonać Huti, no to nie ma innej możliwości, tylko zajście na ląd. Niestety główny sojusznik w tym przedsięwzięciu, czyli Arabia Saudyjska, ma już dosyć wojny z Huti, bo wie o tym, że jeżeli się ona zaangażuje ze swojej strony, to Huti nie dosięgną tymi rakietami gdzieś tam w Waszyngtonu, natomiast bez żadnego problemu są w stanie zrobić ogromną krzywdę gospodarce saudyjskiej. Saudyjczycy przez 10 lat, znaczy po tych 10 latach można powiedzieć, że przegrali wojnę, znaczy nie wygrali jej na pewno, a w związku z tym nic nie wskazuje na to, że przez najbliższy rok, prawda, gdyby walczyli, to mieli znowu pokonać mówię, Moim zdaniem, podział Jemenu byłby jedyną, jedyną możliwością, ale to, mówię, to jest wielka wolta w polityce w ogóle państw zachodnich. Trzeba byłoby się przyznać do, wielu, do wieloletnich błędów popełnionych jeszcze wobec Saleha i tak dalej. Trzeba byłoby poczekać, aż to pokolenie, które podejmowało te decyzje, już przejdzie na emeryturę i wtedy zajmie się wspomnieniami dopiero wtedy, a nie jeszcze teraz. No dobrze, Państwa, mamy kolejny temat. Tematy, dwa tematy krótkie, tym razem tematy afrykański, ale trzeba o nich powiedzieć. Po pierwsze, Kenia. Kenia, już wynosimy się z Bliskiego Wschodu na chwilę. Kenia zostaje sojusznikiem, oficjalnie desygnowana na głównego sojusznika spoza NATO, prawda, Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wczoraj uznał Kenię za głównego sojusznika spoza NATO, czyniąc go, znaczy ją, pierwszym krajem Afryki Subsaharyjskiej, który otrzymał właśnie to oznaczenie. Tutaj w memorandum Białego Domu czytamy, korzystając z uprawnień nadanych mi jako prezydentowi na mocy Konstytucji i Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym artykułu 517 ustawy o pomocy zagranicznej z 1961 roku. Niniejszym wyznaczam Kenii jako głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych spoza NATO w rozumieniu tej ustawy i ustawy o kontroli eksportu broni, bo to, to tego się sprowadza. Biden po raz pierwszy ogłosił decyzję o podniesieniu Kenii do tego tytułu w maju, kiedy gościł w Białym Domu prezydenta Kenii Williama Ruto, wystawną tam wizytą państwową, no ale teraz już to się stało. Decyzja ta wynika z chęci przeciwstawienia się rosnącym wpływom Rosji i Chin na, w regionie właśnie afrykańskim. Następnie Biden wskazał na pomoc Nairobi w realizacji priorytetów bezpieczeństwa narodowego w tym wysiłków na rzecz pokonania grupy terrorystycznej Państwa Islamskiego oraz Al-Shabab. Biden określił jako wzajemne wsparcie również dla Ukrainy oraz ciągłe wysiłki mające na celu rozmieszczenia kenijskich sił bezpieczeństwa na Haiti. Przypomniano również, że inni główni sojusznicy spoza NATO to Argentyna, Australia, Bahrain, Brazylia, Kolumbia, Egipt, państwo położone w Palestynie, Japonia, Jordania, Kuwejt, Maroko, Nowa Zelandia, Pakistan, Filipiny, Katar, Korea Południowa, Tajlandia i Tunezja. Eee przy czym Tajwan jest traktowany jako taki bez formalnego wyznaczenia. No to jest oczywiście oprócz pewnej symboliki, to również daje duże ułatwienia eksportowe i skraca dyskusję na temat pomocy wojskowej w kongresie, ale jest to bardzo ważny ruch z punktu widzenia jakichś prób powstrzymywania no przede wszystkim tej gigantycznej, błyskawicznej ekspansji rosyjskiej w centralnej Afryce, która po prostu wyrzuciła w ciągu jednego roku praktycznie Francuzów prawie że zewsząd, za wyjątkiem Czadu choć też nie wiadomo, ile się ten czat utrzyma i tak naprawdę cała Afryka teraz od Sudanu, aż praktycznie do wybrzeży do wybrzeży Zatoki jest już pod kontrolą w taki czy inny sposób rosyjską, więc to jest po prostu coś, co przypomina taki blitzkrieg, no właśnie to nawet nie przypomina tej ekspansji dawnej, kolonialnej, bo ona trwała dziesiątki lat, kiedy się Francja i Wielka Brytania podbijała kolejne terytoria w Afryce, tutaj to poszło błyskawicznie I co więcej to jest jeszcze nie koniec, tak, to się ta ekspansja się bardzo intensywnie rozszerza, więc Amerykanie jak widać desygnowali Kenię na takiego swojego najbliższego teraz sojusznika i pewnie będą się tam już angażować, tym bardziej, że już prawie że nie mają gdzie. Więc Kenia jest takim jednym z ostatnich krajów, który się do, tego, do takiego celu nadaje. No i mamy jeszcze proszę Państwa jeden krótki temat. To jest temat dotyczący właśnie tego, tej policji na Haiti. No to też od razu przy okazji Kenii powiem, że Kenia wysyła właśnie pierwszy kontyngent 400 kenijskich funkcjonariuszy policji, w sumie z tysiąca którzy mają przybyć, który opuścił właśnie dzisiaj rano, bardzo wcześnie rano, Nairobi i poleciał na Haiti. Funkcjonariusze poprowadzą wielonarodowe wysiłki mające na celu zwalczania potężnych gangów i przywrócenia porządku na Haiti. Prezydent William Ruto podczas odprawy właśnie przed tym właśnie kolegium szkolenia policji administracyjnej w Mbakasi powiedział: Kenia ma solidne referencje w zakresie przywracania pokoju i rozwiązywania konfliktów na całym świecie. Obecność naszych funkcjonariuszy policji na Haiti przylecie, przyniesie ulgę mężczyznom, kobietom i dzieciom, których życie zostało złamane przez przemoc gangów. Będziemy współpracować ze społecznością międzynarodową, aby zapewnić trwałą stabilność na Haiti. To jest tak, że to rozmieszczenie, które zaczęło się kilka minut po północy, następuje w czasie właśnie wzrostu przemocy i niestabilności politycznej na Haiti, gdzie gangi kontrolują dużą część stolicy i generalnie zdominowały całkowicie władze lokalne. No, misja jest wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, obejmuje wsparcie różnych sił międzynarodowych. Kenijska policja ma takie dwie jednostki, które wysyła. Jedna to jest jednostka szybkie jego rozmieszczenia, czy RDU, i druga, to tzw. jednostka służb ogólnych, czyli GSU, i generalnie ta policja kenijska będzie dowodzić wielonarodową misję wsparcia bezpieczeństwa na Haiti, do której dołączą także funkcjonariusze z innych krajów. No, warto przypomnieć, już mówiłem wielokrotnie, ale tutaj no, w tym kontekście o tej przemocy gangów, niestabilności politycznej ta sytuacja pogorszyła się dramatycznie w ostatnich miesiącach i generalnie brutalne przestępstwa wszelkie możliwe stały się porządki. Na... Właściwie jest to kraj już ogarnięty całkowitym chaosem, tak to jest kraj upadły. W związku z tym Haiti wezwało pomoc międzynarodową, Stany Zjednoczone przeczyły 100 milionów dolarów na finansowanie misji pod przewodnictwem. ONZ. Co więcej, jeszcze Kanada, Jamajka, Senegal również wyraziło swoje poparcie dla tej inicjatywy. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze bardzo króciutki temat ostatni, ale trzeba o nim koniecznie powiedzieć, bo to jest akurat temat z Libanu, ja będę o Libanie mówił części, to może nie będą bardzo długie opowieści, ale no, ponieważ tam się, jak Państwo widzicie, zbliża się wojna, więc warto wiedzieć, co się dzieje. Jak być może Państwo wiecie, bo to się pojawiło w mediach zachodnich po tym, kiedy Telegraf brytyjski wymyślił taki cudowny, wielki artykuł na temat przechowywania broń, że generalnie lotnisko w Bejrucie stanowi tak naprawdę wielki skład amunicji Hezbollahu. I to zostało opublikowane ekspresji z Verbis. Wszyscy komentatorzy lokalni doszli do regionalni, tak, stwierdzili, że jest to klasyczne działanie Hasbary mające na celu przygotowanie propagandowe inwazji państwa położonego w Palestynie na Liban. Tak? Chodzi o uzasadnienie bombardowań, czyli jak zostanie pierwszego dnia zbombardowane i zrównane z ziemią lotnisko międzynarodowe w Bejrucie, no to dlaczego? No przecież Telegraf napisał wyraźnie, prasa nasza napisała, że tam są składy broni Hezbollah. To już jest kolejny taki raz, to nie jest nie pierwszy raz, że coś takiego się dzieje, natomiast na szczęście Liban ma już pewne doświadczenie. W związku z tym mamy właśnie informację, że z udziałem dyplomacji ministerstwa oraz głównych mediów, minister robót publicznych i transportu w rządzie tymczasowym zorganizował wycieczkę do właśnie na to międzynarodowe lotnisko w Bejrucie, właśnie po to, żeby, jak pisze prasa libańska, żeby obalić zarzuty i kłamstwa zawarte w artykule brytyjskiej gazecie Telegraph. W sumie 14 autobusów tam pojechało, to są głównie właśnie dziennikarze wszyscy, którzy tam są akredytowani, dyplomaci, ambasadorowie, konsulowie i tak dalej, mają taką wycieczkę zorganizowaną. Minister właśnie Ali Hamia powiedział na koniec tej wycieczki, bo rzeczywiście mogli sobie zwiedzić całą, całe, szukać sobie tych Tuneli, chabad lubawicz, gdzie chcą. Więc y, on powiedział: dzisiaj odwiedziliśmy centrum importu i eksportu, co stanowi 20% operacji na lotnisku w Bejrucie oraz centrum, e, centrum e, to właściwe, które stanowi 80% operacji. Mechanizmy pracy tych centrów zostały szczegółowo wyjaśnione. Powiedział służba bezpieczeństwa lotniska przeprowadziła wycieczkę również terenową dla profesjonalistów medialnych po całym lotnisku. Powiedział również Hamia, międzynarodowe lotnisko w Bejrucie spełnia wszystkie międzynarodowe standardy my dziękujemy wszystkim ambasadorom i mediom. Lotnisko jest otwarte dla wszystkich. Powiedział też, praca zostanie wykonana, aby złożyć pozew przeciwko gazecie Telegraf. po artykule przeszliśmy do wojny psychologicznej przez artykuły pisane. Dzisiaj udowodniliśmy fałszywość tych artykułów i że są to głupie artykuły. Minister w rządzie tymczasowym, minister turystyki Walid Nassar, powiedział: To jest wojna psychologiczna w Libanie, ruch jest normalny na lotnisku dla przylotów i wylotów. Liczby są podobne do ubiegłorocznych danych. Jeszcze miejsce informacji w tym rządzie tymczasowym Zaital al-Makari zwrócił się do libańskich mediów, mówiąc, że mają one zasadniczą rolę w tej wojnie informacyjnej i zawsze musi być zawsze, jeżeli się coś podaje, to to wyrzutło musi być potwierdzone. Mamy nadzieję, że media wezmą odpowiedzialność, ponieważ reprezentują ten kraj i jego przyszłość. Tak? Więc mamy krótko mówiąc, artykuł, który wywo powoduje wycieczki dyplomatów, no ale tak jak mówię już raz kiedyś pamiętam Nathan gdzieś ujawnił pamiętam jakąś wyrzutnię rakiet czy właśnie bunkry. Czy bazę Hezbollahu i wskazał tam konkretny adres. No więc tam zawieziono tych wszystkich dyplomatów. Okazało się, że tam rzeczywiście jest bardzo. Tam jest wręcz broń chemiczna, bo tam była. Jest to pralnia dywanów. No i tam wszyscy sobie chodzili, prawda, łazili tam, zaglądali pod każdy kamień, robili zdjęcia. Tam po prostu były takie wielkie kadzie, pralki plus wyłożone dywany do wyschnięcia, prawda, wszędzie. Więc niestety bazy wielkiej, czy tam, tam nawet centrum dowodzenia miał być Hezbollahu, więc no, moim zdaniem to była baza latających dywanów, to rzeczywiście, albo ewentualnie chodziło o tą pralnię, właśnie pralnia była, proszę Państwa, to nie było centrum dowodzenia, tylko to było centrum finansowe, tam po prostu prano dywany i prano pieniądze pewnie. Więc takie właśnie cuda się będą nam zdarzały przed tą wojną, będziemy mieli całą kampanię uzasadniającą właśnie atakowanie różnych celów. Zaraz się okaże też, że, że tak naprawdę no Hezbollah używa dzieci jako żywe tarcze, więc mamy uzasadnienie do bombardowania szkół, Hezbollah pije wodę z kranu, w związku z tym mamy uzasadnienie do zbombardowania wodociągów. Hezbollach również, widziano członków Hezbollachu również leczących się w szpitalu, co również sugeruje, że należy zbombardować wszystkie szpitale w Liby. Libanie i tak dalej i tak dalej. znaczy my to znamy, tak? To nie jest pierwszy raz, pierwszy raz z tą propagandą się spotykamy. Należy no żebyście Państwo wiedzieli, że takie są właśnie odzewy, tak? To nie jest tak, że to trafia do nas tam. Oczywiście tych ludzi tam w Libanie, pamiętajmy, że w Libanie Hezbollah nie stanowi większości, tak? Jeśli chodzi o ani ludność ani zwolennicy ani ani siłę w tym Libanie, więc tam ludzi takich, którzy nie są w Hezbollahu, jak to czytają, to oczywiście trafia szlag, bo oni rozumieją, że właśnie w ten sposób państwo położone w Palestynie przez swoich różnych agentów uzasadnia, dlaczego właśnie ich dom ma być zaraz zbombardowany. No, no zobaczycie Państwo, co się będzie działo dalej. Dobra, kończymy, proszę Państwa, na dzisiaj. Jak zwykle udało mi się. Tak jest, godzina 33 minuty. Jak zwykle udało mi się opowiadać krócej. Także dziękuję Państwu wszystkim za uwagę. Przypominam, Al-Kilabtanbachu, Al-Kafilat-Tasir, prawda? Czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Poza tym, Romanii te domum, to jak najbardziej i zawsze. I hejterom wiadomo co w co, choć jest ich wielu, to cały czas przebywają nowi, prawda? I co jeszcze ważnego? Ha, no, i oczywiście przypominam o tym, że jeżeli Państwo chcecie, chcecie, jeżeli macie Państwo właśnie jakieś fajne kanały, które chcecie, macie i one się nadają do reklamowania. Od razu mówię, że hodowlę różnych fajnych roślinek służących rekreacji, niekoniecznie różne przedsięwzięcia polegające na afekcie negocjowanym, bądź też nie, też nie. Natomiast jeżeli pszczółki, na przykład, bardzo proszę. Raczej takie, po prostu, bo inaczej YouTube ma bardzo restrykcyjne zasady dotyczące właśnie demonetyzacji, blokowania i tak dalej. Ale wszystkie inne jak najbardziej zapraszam. Będę bardzo chętnie reklamował Państwa, bo będę pomagał takim, którzy właśnie mają mało obserwujących, a chcieliby mieć trochę więcej. Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do jutra. Night, US out a of in Syria. Well, в Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.